Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest przyjęcie listy zadań priorytetowych na rok 2014, druk numer 260. Czytam projekt uchwały w sprawie listy zadań priorytetowych na rok 2014. Paragraf pierwszy. Ustala się listę zadań priorytetowych na rok 2014 przedstawioną w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z zapisami w sprawie wprowadzania procedury realizacji zadań priorytetowych dzielnicy, Rada Dzielnicy dokonuje godze uchwały podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe w rozbiciu na poszczególne zadania. I tak, w tabeli w dziale administracja publiczna, komunikacja z mieszkańcami mamy w usługach dróg Gazety Gronowickiej 23 500 zł. Paragrafy 41 i 70 umowy z osobami fizycznymi, czyli za redakcję gazety 15 tysięcy złotych, obsługa strony www.7, Polportaż 4 tysiące złotych, wykonanie, montaż, demontaż, konserwacja, otrzymanie tablic informacyjnych 500 zł. Bezpieczeństwo publiczne. Straż Miejska, Oddział Prowodza, zakup materiałów profilaktycznych, na razie odblaski na akcję bezpieczną droga do szkoły oraz akcje profilaktyczne w przedszkolach 1000 zł. Nagrody na konkursy i festyny realizowane przez Straż Miejską 500 zł. Zakup nagród na konkursy, festyny i imprezy organizowane na terenie dzielnicy 6 1500 zł. W punkcie czwartym komisariat policji 4 Komendy Miejskiej Policji, zakup sprzętu biurowego kwota 30 tysięcy. I w punkcie piątym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, zakupy dla jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 3, zakup nożyc ratowniczych, kwota 30 tysięcy złotych. W dziale oświata i wychowania, w punkcie szóstym, przedszkole numer 77, organizacja imprezy, zakup nagród 500 zł, przedszkole numer 38, organizacja imprezy, zakup nagród 500 zł, przedszkole numer 82, organizacja imprezy, zakup nagród 500 zł, przedszkole numer 137, organizacja imprezy, zakup nagród 500 zł, Szkoła Podstawowa nr 50, organizacja imprez, zakup nagród 500, program Drogę Żywienie 500, zakup książek do biblioteki szkolnej 1000 zł, razem daje to kwotę 2000 zł. Szkoła Podstawowa nr 93, organizacja imprez, zakup nagród 500 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 1000 zł, razem daje to kwotę 1500 zł. Szkoła Podstawowa nr 138, organizacja imprez, zakup nagród 500 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 1000 zł, razem daje to kwotę 1500 zł. Szkoła Podstawowa nr 153, organizacja imprezy, zakup nagród 500 zł, konkurs Brzechwałki 800 zł, dzielnicowa olimpiada 6-latków 500 zł, projekt Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz 1500 zł i zakup książek do biblioteki szkolnej 1000 zł, razem daje to kwotę 4300 zł. Gimnazjum nr 18, organizacja imprez i zakup nagród 500 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 1000 zł, program do wyżywienia 500, razem daje to kwotę 2000 zł. Gimnazjum nr 19, organizacja imprez, zakup nagród 500, program do wyżywienia 500 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 1000 zł, daje to razem kwotę 2000 zł. Zespół szkół budowlanych nr 1, organizacja imprez, zakup nagród 500, program do wyżywienia 500 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 1000 zł. Razem daje to kwotę 2000 zł. Zespół szkół geodezyjnych drogowych gospodarki wodnej, organizacja imprez, zakup nagród 500 zł, program Zdrowe Żywienie 500 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 1000 zł, razem daje to kwotę 2000 zł. Ochrona zdrowia. Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców po 65 roku życia 12 tysięcy zł. Badania wzroku dzieci ze szkół podstawowych z terenu dzielnicy 6 10 tysięcy zł. Badania słuchu u dzieci ze szkół podstawowych z terenu dzielnicy 6 10 tysięcy zł. Pomoc społeczna. Kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących 11 tysięcy zł. Zajęcia w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych uchwały z dzielnicy 6 konkurs ofert 5 tysięcy zł. Konkurs ofert. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych starszych. Wyjazdy, spotkania integracyjne jednodniowe 10 tysięcy zł. Dofinansowanie pikniku integracyjnego organizowanego w ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych program Kraków Wzajemnością 12 tysięcy zł. Konkurs ofert prowadzenia klubu seniora ośrodka wsparcia dla seniorów dzielnicy 6 6 tysięcy zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, budowa nagrobka żołnierza w kwaterze wojskowej na cmentarzu Raczowskim 4500 zł. Remont ulic chodników i oświetlenia według wskazań dzielnicy 100 tysięcy zł.
Kultura. Imprezy kulturalne dzielnicy. Dworek Białostronicki, Klub Mydniki, dofinansowanie działalności. W punkcie pierwszym wydarzenia kulturalno-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów. Nawia się cykl artystycznych warsztatów dla seniorów, nocnych walking dla seniorów, yoga dla seniorów, wycieczka w góry dla seniorów, zajęcia plastyczne dla dziecka z mamą, warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży, yoga dla mamy z dzieckiem, tenisowe dla młodzieży, przegląd piosenki dziecięce, uroczystości świąteczne i państwowe, kwota 9000 zł. Punkt drugi, osadzenie kopoła w Rydówce 4500 zł. Punkt trzeci, Bronowickie zeszyty historyczno-literackie 3000 zł. Wielkanoc w Bronowicach 1500 zł. Wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowej i wakacji letnich, kwota 4000 zł. Impreza w Bronowic, kwota 20 tysięcy zł. Ulica Święta Petmajera 13 tysięcy zł. Organizacja wernisażu i druk katalogu na wystawie malarstwa z bronowickich pracowni w ramach Dni Bronowic 3000 zł. Konkurs Pan Mydniki 750 zł. Konkurs Szopek Mydniki 750 zł. W punkcie 11. Wykonanie tablicy pamiętającej posadzenie dębu przez społeczeństwo Bronowic Małych z inicjatywy Rady Dzielnicy 6. Bronowice z okazji jubileuszu 700-lecia lokacji Bronowic Małych, kwota 2700 zł. Prowodowska Biblioteka Publiczna, zakup książek. Filii numer 7 2000 zł, filia numer 9 3000 zł, razem daje to kwotę 5000 zł. Natomiast wcześniej, nie wiem czy nie powinienem myśleć o kulturę, ale Państwo macie projekt uchwały przed sobą. Kwota na kulturę wynosi łącznie 62200 zł. Kultura fizyczna i sport, konkurs ofert, wypoczynek stacjonarny dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 31 000 zł. Konkurs ofert. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, kwota 12 tysięcy zł. Budżet partycypacyjny, kwota 75 tysięcy zł. Razem daje to kwotę 498 tysięcy zł. W rezerwie pozostaje kwota 32 tysięcy zł. Razem całość budżetu, całość środków finansowych na zadania priorytetowe zamyka się kwotą 530 tysięcy złotych. Ja jakby wprowadzając ten projekt uchwały, chcę tylko powiedzieć o jakby dwóch rzeczach, które przyświecały temu projektowi. Pierwsza rzecz to świadomość, że weszliśmy jako Rada w pilotażowy projekt Dzielnice się liczą, polegający na budżecie partycypacyjnym i tutaj przeznaczyliśmy kwotę 75 tysięcy zł. I druga rzecz, ponieważ wygląda na to, że jeśli chodzi o remonty dróg, chodników i oświetlenia i przebudowy, większość środków będzie skonsumowana przez zadania inwestycyjne, stąd staraliśmy się zabezpieczyć jakieś środki na remonty drukowników i oświetlenia. I środki te tu wskazane za siłą Fundusz Zadań Powierzonych. Oczywiście może można było lepiej zaproponować podział tych środków, może gorzej. Staraliśmy się w miarę w każdym z obszarów coś uszczknąć tak, żeby zabezpieczyć środki, o których mówiłem. Zanim jeszcze rozpocznę dyskusję, otworzę dyskusję, to chciałbym, żeby poszczególni przewodniczący komisji wypowiedzieli się, jak kształtowały się opinie. I tak może pochwalę bardzo Maciej Kulaczy się doda pozytywna opinia. A sport i rekreacja pozytywna opinia. Jeśli chodzi o informacja, promocja? Pozytywna opinia. Jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne? Pozytywna. Jeśli chodzi o zdrowie i politykę społeczną? Pozytywna. Pozytywna. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Negatywna. Ja rozumiem, odczytuję to w ten sposób, że pojawił się wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. Rozumiem, że jeżeli poprawka zostanie przyjęta, to jakby członkowie komisji
zagłosują za, tak? Nie mam takiej pewności, panie przewodniczący. Myślę, że powody głosowania negatywne są być może związane po części tylko z tym, ale pewnie nie tylko, więc nie możemy tak chyba przyjąć. Dobrze, tak tylko pytam. Komisja Edukacji? Pozytywna. Pozytywna. Komisja Kultury? Pozytywna. Przypominają jakąś komisję? Nie pamiętam. A tak, rewizyjna. Aha, przepraszam, komisja rewizyjna, najważniejsza, bardzo przepraszam pani. Pozytywna. Pozytywna. A już myślałem, że udało się. Dobrze, szanowni państwo, więc mamy też przedstawione opinie poszczególnych komisji. Jedna negatywna, komisji Stowarzyszenia Praworządności, pozostałe pozytywne. Otwieram dyskusję, bardzo proszę zapisywać się pana Jacka. Myślę, że powinniśmy na tak, może tak, faktycznie przepraszam najmocniej. Bardzo proszę, żeby też może nie trzymać, ale myślę, szanowni państwo, ja się do państwa z tego przyjął projekt odnośnie zmiany zapisów. Ostatnio przy czasu w związku z reformą w Komendzie Miejskiej, jaka nastąpiła 1 marca, oddaliśmy do Komendy Miejskiej część naszego taboru. W ostatnim okresie czasu, no niestety, ten nasz sprzęt transportowy znacznie się posypa i chciałbym do państwa taką prośbę mieć ode mnie i od moich policjantów, czy dałoby się tego na to te pieniążki, które były przeznaczone na sprzęt, współfinansować zakup radiowozu razem z Komendą Główną. Jest to kwota około rzędu 30 coś w tej kwocie pieniędzy, do drugą połowę dali Komendę Główną. Bardzo proszę o pozytywne rozważenie. Czy zmiana jakby zmiana tego zakresu. Dobrze, bardzo proszę, pan Marcin Dzierżak. Ja chciałem podziękować panu komendantowi, panu Mejgorze, za przybicie i za uczestnictwo w tym spotkaniu, za tą uwagę. Chciałbym również zwrócić uwagę na jeden fakt, który był najgłośniej podnoszony podczas komisji, mianowicie kwestia patroli policji. Na ten rok Rada Dzielnicy przeznaczyła 10 tysięcy złotych na patrole policji. W zeszłym roku była również kwota 10 tysięcy złotych. Na przyszły rok ustalamy budżet bez żadnych wydatków na patrole policji. Chciałbym powiedzieć, że współpraca z policją w zakresie gospodarowania tymi patrolami, jak jest to zawsze ujęte według ustaleń dzielnicy, jest na poziomie wzorowym. Jeżeli tylko środki przychodzą na konto policji, dostajemy o tym informację, jako komisja możemy planować, gdzie i o której te patrole mają się odbywać. I tak na ten rok są to patrole wyznaczone z godziny od 18 do 2 w nocy. Wtedy zdefiniowaliśmy, że jest największy kłopot z piątki, w sobotę i tak te patrole będą przebiegać. Także wydaje mi się również, że jestem pewien i to było słyszane wśród mieszkańców podczas budżetu partycypacyjnego, że często był podnoszony taki głos, że mieszkańcy czują się niebezpiecznie. Na Młynówce Królewskiej obecność policji, czy wpływa na to poczucie, na bezpieczeństwo? Jest pewna niezgoda, bo nie każdy jest zgadza się z tym, że obecność funkcjonariuszy policji poprawia bezpieczeństwo, ale na pewno poprawia poczucie bezpieczeństwa, bo mieszkańcy, ludzie jak widzą, że jestem funkcjonariusz, czują się bezpiecznie i chętnie przez tą minutkę przejdą. Dlatego jeżeli rozmawiamy o jakichś zmianach, ja reprezentując nie tylko w zasadzie mój poza również członków rady, proponuję, by uwzględnić środki, przeznaczyć jakieś środki na dodatkowe patrole policji na przyszły rok. Dziękuję bardzo. Proszę, kto z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Bardzo proszę. Akurat tylko, czy, ale mówię teraz odniesienie do policji sami, tak? Czy nie? Nie. Całości. To znaczy tak, tutaj w ubiegłym roku zaproponowałem sfinansowanie badań przesiewowych wzroku i słuchu dzieci ze szkół podstawowych z tej naszej dzielnicy, klasy 1-3. Doczekało się to umieszczenia w projekcie na tego kwotę 20 tysięcy razem złotych, po 10 tysięcy złotych słów. Temat skonsultowałem zarówno z przedstawicielami rad rodziców, wszystkich, byłem u tych, w tych szkołach, rozmawiałem z radami rodziców, dzisiaj również jeden tylko pan dodał ze szkoły 138, ale zapewniał, że
wiąże się w obowiązki zawodowe, więc swojego ustnego poparcia udzielał. Ja może jeszcze czytam takie oświadczenie, które dzisiaj do Rady Rodziców tutaj przygotowały. Jako przedstawiciele Rady Rodziców zebrane na spotkaniu 24 lipca 2013 popieramy projekt z przeprowadzenia badań przesiewowych wzroku i słuchu dzieci ze szkół podstawowych z terenu dzielnicy 6 klasy 1-3. Aprobujemy przeprowadzenie tych badań przez poradę psychologiczną pedagogiczną na ulicy Siemnej ze środków Rady Dzielnicy 6. Ja zapomniałem, przepraszam najmocniej panu przewodniczącemu powiedzieć, że jest również z nami pani dyrektor Zadecka z właśnie z poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Siemnej. Jeśli byśmy mogli też chwilkę, panie przewodniczący, o to głos taki merytoryczny, pani dyrektor, ona po prostu od takiej merytorycznej strony też kilku słowa po prostu być może zechciałbym powiedzieć, jak takie badania ewentualnie można przeprowadzić, co one ewentualnie dają, jaki efekt dla dzieci. Ja bardzo proszę też pytać w trakcie, bo pewnie jest łatwiej Państwu, dla Państwa jest to bardziej rzetelna informacja. Natomiast badania, tak zakładamy, będą miały charakter przesiewowy. Miałyby dotyczyć dzieci z tych czterech szkół podstawowych znajdujących się w Państwa dzielnicy. Dzieci z klas 1-3. Oczywiście po uzyskaniu zgody rodziców, bo warunkiem uczestnictwa w badaniu jest oczywiście wyrażenie zgody przez każdego z rodziców, każdego dziecka. Badania mają wykazać, czy dziecko może mieć potencjalne problemy ze słuchem, czy też ze wzrokiem, konsekwentnie biorąc pod uwagę zastosowanie jednej lub drugiej metody. Ja myślę sobie tak, że to ma ogromną informację, ogromną wagę informacji zarówno dla tych dzieci, których rodziców, których dzieci mają trudności, chociażby szkolne, gdzie jednym z aspektów, które powodują trudności szkolne, jest często problem po prostu ze słuchem. Oczywiście jest to teoria wieloczynnikowa, jest wiele innych czynników, które na to wpływają. I myślę, że wykrycie tego problemu we wczesnym etapie szkolnym jest bardzo korzystne dla dalszej kariery szkolnej tego dziecka. Również, drodzy Państwo, rodzic, którego dziecko ma trudności szkolne, uzyskując informację, że być może takich problemów nie ma, jest to dla niego też ważna informacja, która mówi o tym, że warto by wprowadzić inne elementy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które by wsparły dziecko w jego funkcjonowaniu szkoły. Badanie, ponieważ tak jak mówiłam na początku, ma charakter przesiewowy, nie jest badaniem długim w przypadku każdego dziecka. Wiecie Państwo, że tutaj będą ważne różnice indywidualne, prawda? Ale generalnie będzie to powiedzmy od 15-20 minut do pół godziny w zależności od dziecka. I oczywiście te badania będą przeprowadzane, taki byłby zamiar, na terenie szkół, oczywiście po uzgodnieniu z władzą szkoły odpowiednich warunków do przeprowadzenia tego badania. Myślę, że to jest takie dosyć korzystne. Rodzice nie są zobligowani do marszu w kierunku poradni, angażowania swojego czasu, zwalniania się z pracy i tak dalej, i tak dalej. To są takie konsekwencje. Natomiast jesteśmy na terenie szkoły, przywozimy sprzęt i przeprowadzamy te badania na terenie szkoły. Myślę, że też ciekawą sprawą jest to, ponieważ miałam teraz okazję spotkać się z rodzicami, przedstawicielami szkół, jak Państwo tutaj usłyszeli, rad rodziców. Myślę, że tutaj ciekawą inicjatywą jest to, żeby te badania miały jakby taki większy wymiar, czyli rodzice tutaj proponują, żebyśmy globalnie zanalizowali wyniki tych badań, zobaczyli, jak ten problem wygląda na terenie dzielnicy, jeszcze sprawdzili ewentualnie, jak ten sondaż ma się już do przeprowadzenia takiej specjalistycznej diagnostyki, oczywiście przez przedstawicieli służby zdrowia. No i jeżeli oczywiście po sprawozdaniu, które byśmy Państwu przedstawili łącznie z korzyściami, z trudnościami, na które natrafiliśmy,
gdyby to się przyjęło, to mielibyśmy taki zamysł, żeby już w kolejnych latach klasy pierwsze każdej z tych czterech szkół były objęte takim przesiewem, takim sondażem w kierunku właśnie wykrywalności tych trudności w tym obszarze. Także taki jest zamysł na początek. Nie wiem, może Państwo mają pytanie. Ja mam pytanie techniczne. Jako matka dziecka w tym okresie, jest nas w klasie 27, mówi Pani, że to kwestia 15,5 godziny. Na jedno dziecko. Tak? I 27 dzieciaków, jak to się w czasie będzie? Będziecie Państwo kilka razy przyjeżdżać? No oczywiście, jesteśmy do dyspozycji, oczywiście w ramach ustalonych organizacyjnie ze szkołą, do tego momentu, dopóki nie ukończymy badań we wszystkich czterech wskazanych szkołach, we wszystkich wskazanych grupach wiekowych. Pani dyrektor mówiła przed nas spotkaniem z ulicami, że tam nawet w Gorlicach robiliście takie badania. Tak, robiliśmy, z tym, że na taką skalę nie robiliśmy badań, generalnie robiliśmy to w przypadku dzieci, które mają trudności edukacyjne, bo ta metoda jest jakby skierowana do tych dzieci. Natomiast tu jest taki zamysł, żeby zrobić ten przesiew w odniesieniu do tych poszczególnych tych grup dzieci w tych czterech szkołach, którymi Państwo w dzielnicy dysponujecie i macie do zrobienia. Dziękuję. Tak, bardzo proszę. Ja mam taką prośbę, że Pani była poinformować nas. Przykładowo, w jakich szkołach na terenie Krakowa Państwo takie badania przesiewowe już prowadziliście? To znaczy, ja nie będę Państwa, Pana informować o szkołach, bo dziecko, które dociera do nas do poradni, czy jako indywidualny klient, jest poddawane takiemu badaniu, więc tych szkół mogłabym wymienić tyle Panu, ile jest szkół w obszarze działania naszej poradni. Obszarem działania naszej poradni jest nie tylko Państwa dzielnica, bo jest również dzielnica 4., 5. i 7. No o to mi właśnie chodziło, żeby Pani powiedziała. No to jest rejon działania naszej poradni. To jeżeli by była rzetelna w odpowiedzi, to chciałabym w ten sposób odpowiedzieć. Bo mówię, nie robiliśmy sondażowych badań tą metodą, ale badamy dzieci, indywidualnych klientów, którzy zgłaszają się z rodzicami do naszej pracy. Czy rozumiem, że taka wielka skala tego przeprowadzonego badania jest u Państwa pierwszy raz, tak? To znaczy w tym robiona tą metodą, tak, natomiast robimy sondażowe badania logopedyczne, gdzie docieramy do klas zerowych i do dzieci, które są rok przed startem w szkole i to są już badania sondażowe, w których mamy doświadczenia. Robimy badania sondażowe chociażby psychologiczne dotyczące dzieci wieku przedszkolnego, ale też robimy na przykład badania sondażowe na taką większą skalę w klasach pierwszych albo drugich szkół podstawowych dotyczących ryzyka dyslekcji. Więc tu jakby mamy takie doświadczenie, że jest to możliwe organizacyjnie przeprowadzić, uzgodnić ze szkołą odpowiednie warunki. No i przede wszystkim z rodzicami, no bo tak jak mówię, jakby momentem startowym do przeprowadzenia badań jest zgoda rodziców, jak Państwo wiecie. Czyli jeszcze dodatkowo jedno pytanie. Czyli jeżeli by przykładowo wszyscy rodzice zgłosili akces do przeprowadzenia takich badań u swoich dzieci w tych czterech szkołach, to znaczy każde dziecko byłoby przebadane, tak? Każde dziecko, którego rodzic wyrazi zgodę, byłoby przebadane. Dziękuję bardzo. W klasie 3, na początku końca. Tak, 1-3, to już mówiliśmy na początku, tak. Bo w tej grupie mówię jeszcze jako radny, że chciałem tylko dodać taką rzecz od strony już takiej czysto społecznej. To znaczy, oczywiście, no wiadomo, zawsze przy dzieleniu pieniążków na zadania budżetowe są przeciętne gminy, ale chciałbym, i taka jest intencja też w pewien sposób, mówię już, podkreślam, czysto aspekt społeczny, żebyśmy po prostu mieli też taki wspólny świat po naszej kadencji, bo tak teraz byśmy zrobili badania na czas 1-3, a po prostu potem już kolejne co roku będą to badania do pierwszych tylko, prawda? Więc jeśli Państwo też tutaj będziecie skłonni zmienić to, to bardzo bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa chciałby? Bardzo proszę, Łukasz. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja cztery króciutkie sprawy dotyczące tego projektu uchwały.
Ja jestem generalnie dużym zwolennikiem patroli policji, tutaj rozwijając głos pana przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. No, trzeba powiedzieć, że jakby policja przede wszystkim poprawia to, czy patrole policji poprawiają to bezpieczeństwo bierne, czyli tak zwane jakby percepcję bezpieczeństwa przez mieszkańców. Oczywiście o jakby skuteczności takiego narzędzia w walce z przestępstwami czy wykroczeniami to pewnie panowie z policji więcej powiedzieli. To nie jest taka jakby wprost korelacja, natomiast ta percepcja bezpieczeństwa ze strony mieszkańców na pewno jest większa. I także wydaje mi się, że ta poprawka czy sugestia dotycząca tego radiowozu także jest godna poparcia. I przy okazji gorąco proszę o spojrzenie takim łaskawym okiem na 18 rzeczy, jeśli chodzi o te patrole. Druga kwestia, kwestia, o której mówiła pani dyrektor, wydaje mi się niezwykle istotna przede wszystkim w kontekście zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Trzecia. Chodzi mi o dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Według wskazań dzielnicy w projekcie jest 100 tysięcy na remont ulic, chodników, oświetlenia. Czy, to jest pytanie, czy mam to rozumieć, że jest to w gestii jednoosobowo pana przewodniczącego, czy musi być to ta rezerwa, czy ta kwota ma być wydatkowana po uchwale zarządu, czy jaki jest tutaj mechanizm uruchamiania tej kwoty? I ostatnia kwestia dotyczy działu administracja publiczna, komunikacja z mieszkańcami. Chodzi o te tablice informacyjne. Ja już zdaje się dwukrotnie wnioskowałem o montaż tablicy informacyjnej właśnie w tym rejonie, o którym dzisiaj była też mowa, nad Zalewem, w Zarudawie. Podejrzewam, że te 500 zł, które tutaj są zagwarantowane, nie pokryje tej mojej prośby. Pewnie państwo inni radni też wnioskowali w tej kwestii. Także szkoda, bo wydaje mi się, że Gazeta Bronnicka nie jest skutecznym narzędziem komunikacji z mieszkańcami, bo ona rzeczywiście raczej zdaje sprawę z pewnych działań, niż na bieżąco jest w stanie, w cudzysłowie, obsłużyć informacyjnie mieszkańców, zwłaszcza właśnie z takich odległych trochę rejonów. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chciałby zadać pytanie na nowo? Więc tak, chciałam się odnieść do całości tego projektu, jeśli można. Co prawda wczoraj na Komisji Gospodarki Komunalnej pan przewodniczący wielokrotnie użył stwierdzenia dałem na wojsko, dałem na salę, dałem na remonty dróg, ale no uznajmy, że to było takie przejęzyczenie, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że te pieniądze zbiorą się nie z kieszeni pana przewodniczącego, tylko z pieniędzy podatników. Ponieważ ostatnio Rada Miasta pozwoliła sobie obciążyć nas dodatkowym podatkiem i wygospodarować dodatkowe 28 milionów do budżetu miasta, pan przewodniczący również Rady Miejskiej mówi pewnie za jego zasługą. Myślę sobie, że skoro zabieramy ludziom no niekoniecznie bogatym dodatkowe 28 milionów, to szczególnie rzetelnie powinniśmy... To proszę na temat zadań powierzonych. Zmierzam. Za zadań powierzonych, priorytetowych, przepraszam. Bardzo prosiła o a nie na temat Rady Miasta. Bardzo bym prosiła o nieprzerwanie. Ja czy pan wprowadza cenzurę? W związku z czym, kontynuując, powinniśmy szczególnie dokładnie przyglądać się temu, jak zostają te pieniądze wydatkowane, a ja przyglądawszy się temu zauważam, że w dużej mierze te środki są dzielone na zaspokojenie potrzeby Rady, potrzeby mieszkańców, ale potrzeby pana przewodniczącego i w dużej mierze zarządu. Otóż, punkt pierwszy. Wydajemy na Gazetę Bronowicką, która pod świetnym hasłem komunikacji z mieszkańcami Bronicy jest zapisana kwotę prawie 50 tysięcy, gdy tymczasem według poglądu mojego i nie tylko gazeta ta od długiego czasu, prawie się w porządku tej kadencji, służy wyłącznie jako próba propagandowa pana przewodniczącego i zarządu, gdzie pozwala pan sobie do osobistych wycieczek, kłamliwych, oszczerczych zapisów. Natomiast informacyjnej roli ona nie spełniała, ponieważ generalnie nawet jeżeli się zamieszcza tam projekty podjęte uchwał, to na tyle ogólnikowo, że nic, to nie ma do sklepu internetu, nie jest z tego wyciągnąć żadnej informacji. Ostatnio Kwiatek też w ostatniej gazecie Bronowickiej, pan przewodniczący wręcza w minutach medale dla zasłużonych dwóch mieszkańców, no proszę spojrzeć na zdjęcie, kto jest głównym kto jest główną postacią na tym zdjęciu, a kto stanowi tło. Jeśli chodzi o punkt drugi, bezpieczeństwo publiczne, dajemy co roku Straży Pożarnej na różnego typu narzędzia, urządzenia i tym podobne rzeczy, które mam nawet całe zestawienie. Wydaje mi się, że już wspominaliśmy wielokrotnie, Straż Pożarna jest finansowana z
budżetu obsługuje tylko naszą dzielnicę, nie tylko Kiszkajny Dzień, ale również okoliczne miejscowości podkrakowskie. Natomiast uważam, że jest to bardzo duży konflikt interesów, jeżeli pracownik straży pożarnej jest zarówno członkiem zarządu i wnioskuje o to, żeby te pieniądze były dane. Jeśli chodzi o pomoc społeczną, trudno jest wyciągnąć pieniądze na faktyczną pomoc dla osób niepełnosprawnych. W dużej mierze te pieniądze są konsumowane na różnego typu imprezy dla osób na emeryturach, często dość wysoko uposażonych. Wydaje się dość spore pieniądze na imprezy wyjazdowe, na orkiestrę, na jedzenie, na paczki dla osób niepotrzebujących tego w dużej mierze, nie mówię, że wszystkich. Natomiast, ponieważ może wymagałoby to trochę wysiłku, nie ma takiej wyraźnej pracy z ludźmi, którzy faktycznie tego potrzebują, by usługiwanie z naszego środowiska. Wypoczynek stacjonarny dzieci i młodzieży, przeznaczamy na to 43 tysiące złotych. Niby ma to być konkursowe, co roku się okazuje, że jest wskazany realizator. Za zeszłe lata wypoczynek ten w formie półkolonii był realizowany nielegalnie. Dlatego też jestem bardzo zdziwiona, że w ogóle te pieniądze przeznaczamy na tego typu rzeczy. Kolejną moją wątpliwość budzą Dni Bronowi w połączeniu z piknikiem integracyjnym, który stanowi jedną imprezę. Wydajemy na to też dość spore pieniądze, bo oprócz tych priorytetowych na Dni Broni jeszcze pójdą na tym ośrodki zadań powierzonych. Jest to o tyle dziwna sprawa, że współorganizatorami tych dwóch imprez są stowarzyszenia, no nawet można przeczytać w gazecie, w związku z czym ja bym prosiła o odpowiedź pana przewodniczącego, jaki jest udział finansowy bądź rzeczowy w tych imprezach, jak również intrygujące jest dla mnie, czy aby nie po to współpraca między fundacją, jedną z fundacji, a Radą Dzielnicy jest podejmowana, aby potem ta fundacja była w stanie dofinansować darowizną stowarzyszenie pani wiceprzewodniczącej i pana przewodniczącego Małopolski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych. Ponieważ w sumie są to jakieś 170 tysięcy, wnioskowałbym o to, aby przyjrzeć się tym pieniądzom, gdyż myślę, że jest sporo potrzeb w naszej dzielnicy, które nie są zaspokajane, a nie służyłyby wyłącznie prywatnym celom członków zarządu. Czy wkroczyła pani już dwukrotnie czas? A w całej dzielnicy. No nie wiem, nie tak, miałam bardzo proszę, bardzo proszę zmierzać ku końcowi. Z tego proszę, skończyła pani. Skończyłam, tak. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby zabrać? Proszę do pani. Ja to sprostowanie do wypowiedzi pani Nowak, że nie ja wnioskuję o tym dla Straży Pożarnej jako pracownik straży, tylko dowódca jednostki ratowniczej gaśniczy. Poza tym ja pracuję w Komendzie Wojewódzkiej i nie mam bezpośredniego przełożenia na jednostki ratowniczej gaśniczej. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze? To bardzo proszę. Szanowni państwo, rzeczywiście jak najbardziej jestem za tym, żeby te patrole pierwsze były tak samo finansowane przez Państwa Radę Dzielnicy. Jesteśmy otwarci. Państwo będziecie wskazywać miejsca, w którym chcecie, żeby te patrole się pojawiły. Jak najbardziej jest to za. To wszystko. A jaka kwota by taka podziała pieniądze? Szanowni państwo, to nie jest tak proste, że my tam coś stoimy okoniem tych patroli pieszych z Becnika. Naszego miasta jest taka troszkę inna niż innych jednostek. Na terenie działania naszego komisariatu są, szanowni państwo, dwa stadiony. Jest to Wisła i jest to Kraków. Wtedy, kiedy będą rozgrywane imprezy o podwyższonym ryzyku, czyli takie te mecze, które państwo na pewno wiecie, przyjeżdżają kibice drużyn przeciwnych do Wisły, do Krakowi, nie ma między nimi zgody, rzeczywiście tych kibiców będzie bardzo dużo, wtedy komendant małopolski powołuje tak zwane nietatowe podziele prewencji i wtedy można powiedzieć tak brzydko, kto żywy, ten idzie do zabezpieczenia tego meczu. I to nie chodzi o to, żebyśmy wskazywali kwotę jak najbardziej bardzo dużą, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście te wszystkie patrole były zrealizowane wtedy, kiedy państwo chcecie. To nie o to chodzi, że no dostaniemy tam 30-40, my to rzeczywiście musimy zrealizować. Cieszę się, ponieważ moi policjanci dorobią sobie trochę do pensji, ale no też, żeby to było realne. Też, żeby to było realne. Nie, to będzie 10 tysięcy. To nie o to chodzi, to
nie to jest nasza zła wola, ale po prostu no, bądźmy realistami i rzeczywiście zrealizujmy to w takiej formie, jakie Państwo chcecie. Czyli dajmy na to wskażecie miejsca, my oczywiście będziemy w miarę możliwości te miejsca sprawdzać pod kątem naszych analiz policyjnych, czy rzeczywiście te miejsca, które Państwo już wskazali, są bezpieczne, są niebezpieczne, będziemy na komisjach tutaj dyskutować, ale myślę, że rzeczywiście, że te miejsca są wskazane tak bardzo realnie z punktu Waszej informacji od mieszkańców, no i tak samo Państwa spostrzeżeń. Ja tak, proszę. Ja wiem, że tak, ale zróbmy może to inaczej, że Państwo po prostu wyjdziecie do nas z taką sugestią. Oczywiście rozmawiacie ze swoimi mieszkańcami i wy wskazujecie te miejsca, gdzie chcecie, żeby te patrole pojawiły się. Jeśli rzeczywiście będziemy z naszych statystyk widzieli, że to miejsce wskazane przez Was nie jest miejscem zagrożonym, ponieważ no może tam raz na jakiś czas ktoś się pojawił, drobny pijacz czy coś, rzeczywiście nie są miejscami zagrożonymi. Będziemy tak do Państwa sugerować, żeby po prostu to miejsce zostało zmienione na jakieś tam inne miejsce, które rzeczywiście jest zagrożone i no z tego wynika z naszych analiz, że po prostu w innym miejscu te patrole powinny się znaleźć. To my takie dyskusje będziemy z Państwem oczywiście prowadzić. Ja jeszcze mam pytanie do tych patroli, bo tutaj też na komisji była taka dyskusja. Państwo, jeżeli dostajecie dotacje z dzielnicy w roku budżetowym, Państwo dopiero od któregoś miesiąca możecie realizować? Oj, proszę Pana, to jest tak, pojawiają się różne miesiące. To wie Pan co, to co roku jest inny miesiąc. To nie jest tak, że zanim to rzeczywiście cała procedura, te pieniążki przejmą. Ale orientacja, czy jest lato, czy to jest to budżetowe? Czyli jakby możemy już wydrukować na lato. Coś jeszcze do mnie? Tu jeszcze Pani Wiceprzewodnicząca. Panie Komendancie, ja mam takie pytanie, ponieważ temat Komisariatu Pomocniczego przy ulicy Renikowskiego 37 przewijał się na poprzedniej sesji. Były uwagi radnych, że nie wiadomo co, jaki zakres obowiązków i tak dalej pełnią policjanci, którzy tam mają lokalizację. Jak Pan komentarz był przewidzi? Szanowni Państwo, rzeczywiście jest to duży problem. Mamy dwusiedzibowość, jeśli chodzi o nasz komisariat. Pomimo tego, że obsługujemy Radę Dzielnicy 5, 6 i 7, mamy dwie siedziby. Jedną przy ulicy Królewskiej, gdzie mieści się Wydział Kryminalny, czyli tam zespół operacyjny, zespół rozdział śledczy i jest tak zwana dyżurka, czyli takie to centrum dowodzenia. Drugą część komisariatu mamy całkowicie nie na terenie naszej Radzienicy. To jest na ulicy Radzikowskiego. I w tym lokalu na ulicy Radzikowskiego jest tak głównie cała prewencja, czyli rewir dzielnicowy, tutaj Pawła rewir dzielnicowy i drugi rewir dzielnicowy. Są tam dwa ogniwa wiadowczo-patrolowe, jest tam zespół wykroczeń i jest tam zespół nieletni. No niestety no nie mamy żadnych szans, nawet gdzieś tam daleko światełko, w którym się nie świeci, żebyśmy tą sytuację zmienili. Musimy po prostu być w tych dwóch siłach, ponieważ jak Państwo wiecie, no, żadnej możliwości, żeby nam ludzie zbudowali nowy komisariat sprawiedliwego zdarzenia. No nie ma. Rzeczywiście jest to problem, ale jest to problem od 100 lat. Jest to rzeczywiście bardzo duży problem. Tak. Bo właśnie też często taki argument jest podnoszony na komisjach na sesji i w mediach o tym jest mowa, że jeszcze jest teraz program rządowy, bo to jest 15 miliardów 200 milionów na zmianę znaku policji, loga, ale również i remont połowy komisariatu. Ja też o tym słyszałem. Szanowni Państwo, rzeczywiście jest taki program. Prawdopodobnie ten program dotyczy naszego komisariatu 4 i dotyczy komisariatu 5. Mamy dostać środki, ale tak samo na ulicę Królewską, czyli na ten budynek, który jest własnością błędu, ponieważ Radzikowskiego niestety nie jest naszym budynkiem. Prawdopodobnie z tych środków mamy zostać wymienione wszystkie okna, ma być zmieniona instalacja centralnego ogrzewania i prawdopodobnie nie ma pojęcia. Wiem, że teraz jak przez komendę wojewódzką przez wydział tam administracyjny i prawdopodobnie będzie wykonana nowa elewacja. Czy to będzie w przyszłym roku, czy to będzie za 2 lata, czy za 5, nie wiadomo. Oczywiście z tych funduszy, które Państwo przeznaczyli przed euro, wtedy kiedy zostałem komendantem 4 komisariatu, bardzo za te środki dziękuję. Jak najbardziej chciałbym, żeby rzeczywiście te środki, które były przyznane na to wyposażenie,
były, ponieważ pan przewodniczący był na spotkaniu z komendantem miejskim, nie tylko pan przewodniczący, ale tak samo pan przewodniczący Piątki Zastępki, był pan komendant miejski, rzeczywiście, no jest to całkowicie inny komisariat. Została rzeczywiście każdy pokój w tym komisariacie został wyremontowany, pomalowany, no całkowicie inaczej to wygląda, aczkolwiek no ten sprzęt, który jest u nas, czyli te biurka krzesła, no to jest, słuchajcie Państwo, no, lata 60. Zresztą Pani Przewodnicząca, co mu była, no i mogą to Państwo potwierdzić. A żeby taki był być pomówny, no to chciałem jeszcze powiedzieć, na pewno Pan Przewodniczący też słyszał, że naprawdę przez to półtorej roku funkcjonowania mnie jako komendanta komisariatu dużo się zmieniło. Można powiedzieć, że te statystyki, które przedtem były w tym komisariacie, były takimi statystykami raczej z takiego dołka, natomiast no, teraz trzeba się pochwalić, że komisariat czwarty rzeczywiście we wskaźnikach aktywalności w zatrzymaniach na gorąco jest komisariatem. Nie boję się powiedzieć, pan przewodniczący słyszał z ust komendanta Dyby. No pierwsze, drugie miejsce, także jeszcze się pochwalić na pracę. Oczywiście nie tutaj nie zakładamy rąk, no, jest dużo do zrobienia na naszym terenie, ponieważ jest to Kraków. Przestępcy nie śpią. Pracujemy i rzeczywiście staramy się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Dlatego po prostu proszę, żeby te środki rzeczywiście zasilili. Dziękuję. Bardzo proszę. Pytanie do pana komendanta jeszcze, bo nie ukrywam, że jestem jednym z tych radnych, którzy zastanawiali się nad sensem, sposobem finansowanym przez dzielnicę policji, ale absolutnie nie jestem przeciw, w sensie takim jakimś dosłownym, ale mówię, mam wątpliwości. To znaczy tak. Przede wszystkim dlatego, że nigdy nie mogłem się od zarządu dowiedzieć, w jaki sposób, być może pan przewodniczący twierdzi, że to nie jego rola, powiedzieć mi, ile również dokładało do komisariatu. To, co zostało dołożone przez Komendę Wojewódzką, to było... Przepraszam, inne dzielnice, na które... To było to samo współfinansowanie, każda dzielnica dała po 30 tysięcy, natomiast pozostałą kwotę dała Komenda Wojewódzka, czyli było takie samo współfinansowanie trzech lat dzielnic. Mówimy o komisariacie przy Królewskiej. Teraz pytanie za tym idące komisarza Przeradzikowskiego, bo to jest komisarz, który też jest jeden komisariat, dobrze, tylko że... Dwóch siedzibą, tak jak powiedziałem, jedna siedziba jest na terenie... Ale ta siedziba obejmuje raptem tylko czwórkę, tak? Działamy na terenie czwartej dzielnicy, tak? Czy... Mamy pod sobą rzeczywiście jako czwarty komisariat Rady Dzielnicy piątą, szóstą i siódmą. Natomiast komisariat Przewodniczący Królewskiej jest tylko na terenie działania naszych rad dzielnic. Natomiast przy Radzikowskiego to jest całkowicie poza naszymi radami dzielnic. To jest teren komisariatu trzeciego. Ale nasi policjanci, tak jak powiedziałem, czyli cała prewencja jest w budynku przy ulicy Radzikowskiego. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? No, od pół godziny czy mam mówić? Bardzo proszę. Witam. Ale ja bardzo Panią przepraszam, ale no zasada jest taka, że najpierw wypowiadają się radni, a później mieszkańcy. Wiem. Się, że się i też jeszcze chciałem powiedzieć, że no nie widziałem podniesionej ręki, więc gdyby być może pozwoli Pani wcześniej. Bardzo proszę. No proszę o imię, nazwisko do protokołu. Małgorzata Turek. Panie Przewodniczący, ponieważ wnioskowałam tutaj o dotację dla dzieci niepełnosprawnych na basen, otrzymałam pismo od Pana, które sobie pozwolę przeczytać Państwu. Odpowiedzi na Pani pismo od 21 czerwca informuję, że Zarząd Rady Dzielnicy 6 w Wronowice zaproponował na 2014 rok kwotę 5000 zł na zajęcia usprawniające w Brodzie. Zwiększenie tej kwoty będzie możliwe w terminie późniejszym, po rozliczeniu się realizatora tego zadania z otrzymanej dotacji i przysłaniu imiennej listy osób niepełnosprawnych zamieszkujących w naszej dzielnicy, ubiegających się także o te zajęcia. No, trochę mnie to zszokowało, dlatego że wiedząc, że jest ochrona danych osobowych, chciałam się zapytać. Proszę o podanie mi podstawy prawnej w sprawie przedstawienia imiennej listy osób niepełnosprawnych uczestniczących w tych zajęciach. Czy nie obowiązuje ochrona danych osobowych? Czy inne podmioty korzystające ze środków pieniężnych Rady Dzielnicy również muszą przedstawić listę osób niepełnosprawnych? To w ogóle, bo to przechodzi mi o tym. I czy ta zasada obowiązuje wszystkich składających wnioski? W
przecież to po prostu według mnie przynajmniej narusza ich prywatność. Z rodzicami, z którymi rozmawiałam, powiedzieli, że sobie nie życzą podawania nazwisk. Dzieci wolą nie korzystać z zajęć, niż mają podawać swoje nazwiska, dlatego że to ich niestety, ale bardzo upokarza. Poza tym kwota, o którą pisałam w zeszłym roku, to była kwota 5 tysięcy dla 6 dzieci. Powiem szczerze, że z tych 5 tysięcy korzysta w tej chwili 12 dzieci z dzielnicy numer 6. I to mogę zapewnić na 100%. Są to dzieci niepełnosprawne, pracują w grupach. Wiem, że pani radna Gackiewicz zwróciła się do Wydziału Spraw Społecznych, do pani Wyszewskiej, z prośbą o przyjęcie jeszcze jednego dziecka na te zajęcia. Jest to dziecko, które tam objęte jest opieką MOPS-u. Mogę powiedzieć, że tak, ale w przyszłym roku, ponieważ zajęcia już się odbywają od 2 miesięcy, są współfinansowane przez rodziców, ponieważ brakło mi pieniędzy. Nasze stowarzyszenie, które startowało właśnie w tym konkursie, zapewnia część kosztów, zapewnia wolontariuszy, zapewnia opiekunów, coś, co powinni, w zasadzie powinno być pokryte też jako zadanie przez Radę Dzielnicy. Dlatego mówię, zgłosiło mi się na początku 6 dzieci, wiedząc, że projekt ten został zrealizowany i wygraliśmy jako stowarzyszenie. Mam w tej chwili 12 dzieci chętnych do skorzystania z zajęć. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zwiększenie tej kwoty, bo jest bardzo duże zainteresowanie rodziców i niepełnosprawnych na takie zajęcia. Są to zajęcia z rehabilitantem, są to zajęcia w grupach, one się nie odbywają, prawda, że 12 dzieci wchodzi do wody. Są podzielone na grupy, na przykład dzieci w gorszym stanie, to jest 3 dzieci, do każdego dziecka jest po dwóch opiekunów i rehabilitant, który z nimi ćwiczy. Także bardzo bym prosiła o jednak przychylniejsze zachowanie się w kwestii rozdziału tych pieniędzy, bo myślę, że warto zainwestować, tak jak pan przewodniczący inwestuje w sport, w piłkę nożną i w różnego rodzaju wojska i niewojska, również w dzieci niepełnosprawne, nie tylko w osoby dorosłe i starsze, ale dzieci również, bo to rośnie i później, no może dajmy na to, że te dzieci z tego wyjdą przy tych zajęciach. Więc proszę o podniesienie tej kwoty o wnioskowaną przeze mnie 10 tysięcy, a nie 5. Wtedy może jak się okaże, że będzie jeszcze większa grupa i większe zainteresowanie, w przyszłym roku będę wnioskowała o jeszcze wyższą kwotę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę pana burmistrza. Ja mam takie pytanie do pani. No nam tu nie chodzi, wie pani, o jakieś dane osobowe, które by jakby być uznały to, że jakiś rok nie znajduje się dziecko niepełnosprawne, ale jednak pewna informacja o tym, co pani robi, właśnie dla jakiej grupy, jakie to są dzieci, w jakim wieku, żebyśmy taką informację mieli. To po prostu jeszcze czy samo nazwisko? Jeszcze nie skończyłem. No. Nie, chodzi o to, że właśnie tak jak pani powiedziała, że w tej chwili jest 12 dzieci, tak? Tak. Objętych są rehabilitacją i mógłbym się dowiedzieć, w jakim wieku? Tak, oczywiście. No to proszę. Proszę pana, to jest wiek między 8 a 25 lat. No 25 lat. To dla dziecko niepełnosprawne, które jest, znaczy, to jest, dla mnie to jest dziecko, dlatego że albo jest ubezwłasnowolnione, niestety, bo takie dzieci z porażeniem mózgowym mają sprężoną niepełnosprawność, czyli albo nie widzą, albo nie słyszą, nie chodzą, są na wózkach, na pampersach. No, trudno powiedzieć, że to jest, dla matki to zawsze będzie dziecko i wiadomo, że jeżeli jest rehabilitacja, to jest dziecka, a nie osoby dorosłe. No bo... Dziękuję pani wyjaśnienie. Natomiast chłopak, jeszcze... który jest studentem, bez nogi, głuchy. Dobrze, ale podtrzymuję jednak tutaj naszą prośbę o to, żeby
informacja o realizacji tego programu została do Rady po prostu przekazana na koniec roku, dobrze? Żebyśmy mieli podstawę do tego, że ewentualnie, jeżeli by była możliwość zwiększenia kwoty, no to taka liczba dzieci również jest podstawą do tego, jest to dokument, który może być, prawda, uwzględniony. No, w sprawozdaniu końcowym ja mam obowiązek nawet podać listę do Wydziału Spraw Społecznych i sprawozdanie całe wiadomo o tym, natomiast pytanie moje jest teraz takie, czy mam napisać wiek tych dzieci, czy nazwiska? Bo matki, chodzi o to, że jeżeli ja podam nazwiska, one powiedziały, że nie wyrażają zgody na podanie z nazwisk. Powiedziały mi tak, podaj mi podstawę prawną, na jakiej ja mam podać swoje nazwisko. Ja nie wyrażam zgody. Dobrze, dziękuję w takim razie. Kto z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos, zamknąć tę dyskusję? Pan Kielini, a później Pan Niezbyka. Ja króciutko. No, w obliczu tych informacji, o których powiedziała Pani Rada Rewak, ja rzeczywiście bardzo bym prosił Pana Przewodniczącego i Panią Wiceprzewodniczącą o wyjaśnienia, bo rzeczywiście te informacje są dość niepokojące. Natomiast ostatnie hasło odnośnie patroli. Ja w tym roku odbyłem 2 spotkania z mieszkańcami w marcu i w czerwcu i na każdym z nich padła prośba o zwiększenie patroli, więc taki mój na koniec gorący apel do Państwa Radnych o poparcie tego pomysłu. Dziękuję bardzo. Kto z jeszcze? Za Pani Rytanem. To znaczy, ja tutaj jeszcze padło takie zapytanie. Numer 900, gospodarka komunalna, pozycja 24. Mamy tutaj na remont ulic chodników oświetlenia według wskazań dzielnicy 100 tysięcy. Wskazań dzielnicy, to znaczy zarząd czy rada dzielnicy? To jest takie pytanie. I jeszcze mamy jedno pytanie, kolejne. Kultura fizyczna i sport. Mamy tutaj konkurs OPE, wypoczynek stacjonarny dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Chciałam zapytać, jakie dzieci mogą korzystać z tego wypoczynku? Czy są jakieś informacje? Nie ma informacji na stronie. Właśnie, czy jakieś informacje dotyczące dzieci, które dziecko może skorzystać z tego i jakie są kryteria, w jakim czasie jest to prowadzone? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał? Pan jeszcze. Ja do samej gazetki jeszcze się odniosę. Otóż, proszę Państwa, posłużę się przykładem. W tym ostatnim czasie, znaczy kilka miesięcy temu, po prostu zbierałem podpisy z planem przebudowy ulic wewnętrznych, już wielokrotnie była tutaj mowa. I zebrałem takich podpisów ponad 170. Muszę Państwu powiedzieć, że nie spotkałem ani jednego głosu przychylnego odnośnie gazetki za tę całą liczną grupę ludzi, którzy no delikatnie powiem, krytykowali treść, zawartość tej gazetki, mówiąc nawet, że specjalnie nie chcę im się brać do ręki. Ogólnie można by to streścić mianem nudy jak flaki z olejem. A nudy dlatego, że wystarczy, pan może się odnosi do tego, że pan przewodniczący powie to ostatni numer, który się ukazał. 15 sekund. 29 sesja Rady Dzielnicy, panie przewodniczący. Kogo interesują nagłówki? Tego nagłówki uchwał. Dlaczego nie ma tutaj opisanej treści uchwał? Przecież to sobie można wszystko ściągnąć po prostu z tego, kto jest zainteresowany, to będzie wiedzieć. Dlaczego się drukuje to na papierze kredowym i czy to jest przypadkiem spowodowane tym, żeby lepiej wyszły zdjęcia pana przewodniczącego, o którym już była mowa? Można by tak jeszcze mnożyć. Ja tylko podaję te tutaj, o których po prostu chociażby mówili mieszkańcy. Żeby nie przedłużyć. Jeszcze mam jedną możliwość, co tutaj jednej rzeczy proszę pozwolić, jeszcze szybko powiem. Kto zabezpiecza kolonie dla dzieci? Nie kwestionuję ich tutaj samej idei, ale kto zabezpiecza i w jaki sposób kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących zajęcia w wodzie, powiedzmy, znaczy przepraszam, mówię o działaniach tych, które związane są z tutaj na terenie rady dzielnicy. Wypoczynek z Państwa chciałbym zabrać głos. Wypoczynek dzieci młodzieży. Jeszcze ja. Proszę Państwa, przyznam szczerze, że jestem zbulwersowany pismem, które pani Małgorzata, którego czytała, dlatego że od dawna zajmuję się śledzeniem tego, w jaki sposób wydawane są środki publiczne. Otóż miasto Kraków bezlitośnie łupi obywateli i w tym pan przewodniczący ma spory udział. I po co ich łupi?
Między innymi ostatnio przy okazji ustawy śmieciowej miasto Kraków złupiło na 28 milionów, bo taka jest różnica między kontraktem a tym, ile zbierze z deklaracji śmieciowej. I łupi również osoby takie jak pani Małgorzata Turek, które się borykają z problemami finansowymi. Ja bardzo proszę na temat mówić projektu uchwały, a nie na temat łupienia i nie na temat. Bo co ma wspólnego Rada Miasta do Rady Dzielnicy i środków priorytetowych, które dzielimy w zakresie 530 tysięcy złotych. I proszę się na ten temat wypowiadać, a nie robić szopkę polityczną. Panie Przewodniczący, żadna mi 20 sekund uprzejmie, proszę o doliczenie. Doliczę panu te, ale mam prawo panu przerwać, bo pan mówi nie na temat. Panie Przewodniczący, nie ma prawa zapisu w regulaminie, radnego, ani życzę sobie, żeby pan przerywał wypowiedzi rady. Wszystko jasne. Ja mam pan przewodniczący się boi tego, co ja mam do powiedzenia i dlatego cenzuruje te wypowiedzi. Otóż proszę państwa, ilość nieprawości, jaka jest w wydawaniu środków publicznych, jest ogromna. Jak chcecie państwo przykłady, to mogę podać. Pierwszy z brzegu, była mowa o stacjonarnym wypoczynku dzieci i młodzieży. Proszę powiedzieć, kto w ubiegłym roku realizował to zadanie. I gdzie ono się odbywało? Otóż ja mam pełną dokumentację, tą, która jest dostępna. I powiem państwu tylko tyle, że wbrew rozporządzeniu ministra edukacji, pan Jacek potwierdzi... Niech pan waży słowa, co pan mówi, bo może pan być oskarżony przez jednostkę realizatora. Tak, panie o oszczerstwa. Panie Przewodniczący, zdaję sobie z tego sprawę. Otóż, żeby zbadać dokładnie ten dokument... Ja żeby nie było problemu. Dziękuję panie Przewodniczący za troskę. Proszę mi doliczyć kolejne 20 sekund. Chyba 500. Szanowni państwo, dziękuję bardzo za udział. Jeśli państwo macie jakieś sprawy, jesteśmy otwarci, prosimy państwa. Nie chcę was posłuchać. No szkoda. Proszę pana, wie pan co, no przerwę całkowicie, no po co nie. Dziękuję pięknie jeszcze raz, do widzenia państwu. Panie przewodniczący, czy ja mogę zacząć od nowa? Bo na skutek pańskiego działania próbuję pan zdezorganizować. Panie. Ja pana proszę, żeby pan mówił na temat. Otóż panie przewodniczący... A nie jesteśmy w Radzie Miasta, tylko jesteśmy w Radzie Dzielnicy. Wybór tematu należy do mnie. Czy jest zapis w regulaminie, który mówi, że może się radny wypowiadać wyłącznie na temat wskazany przez pana przewodniczącego? Czy też jest to powiedziane, czy ile ma to trwać? Proszę poczytać statut. Panie przewodniczący, proszę wskazać podstawę prawną powiadania. To, co się dzieje na tej sesji, to jest pewne kuriozum. Otóż nie zamknie nam pan ust, nie zamknie nam pan zamierza. I nie zlikwiduje pan dokumentów, które istnieją w tych sprawach, one są jasne. Poprosiłem pana Jacka o to, abym otrzymał pełną dokumentację tego, co znajduje się w Radzie Dzielnicy na temat wypoczynku stacjonarnego za ubiegły rok. Otóż pan Jacek przekazał mi wyłącznie listy uczestników i upoważnienia rodziców do odbierania dzieci. Zapytałem, czy to jest cała dokumentacja tego zadania. Tak, to jest cała, więcej nie ma. Zapytałem, kto był realizatorem, kto z ramienia Rady Dzielnicy, bo w oficjalnych dokumentach jako organizator figuruje Rada Dzielnicy. Kto był szefem tej imprezy? Prawdopodobnie pan Śliwa. Pan radny Śliwa. Otóż proszę państwa, chcę, żebyście się państwo zapoznali z odpowiednimi przepisami, które regulują, to jest rozporządzenie ministra edukacji w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, które regulują tę sprawę. Według tej wiedzy, którą otrzymałem od pana Jacka, pół kolonii organizowane... Czas się kończy. Nie, panie przewodniczący, nie skończy. Czas się kończy, proszę mówić na temat, jakie pan ma propozycje. Nie, ja się nie boję, będzie pan miał oświadczenia, komunikaty, może pan wygłosić oświadczenie. Nie, panie przewodniczący, porozmawiamy o priorytetach i o tym jakie pan ma propozycje. To są moje dwie poprawki, ja je mogę odczytać. Nie zamknie mi pan ust, panie przewodniczący. Ja panu nie zamykam, będą oświadczenia komunikaty. Pan mnie zamyka, ale mnie pan zamyka. Oświadczać dowoli monologiem, czy jak pan chce napisze. Panie przewodniczący, twierdzę, że trwonimy publiczne pieniądze. Nie, to jest pana ocena. Nie, panie przewodniczący, ja mam na to dowody, że trwonimy publiczne pieniądze. To rada podejmuje decyzję, rada dzielnicy, nie Smok Bogdan przewodniczący, nie pani Alicja Gackiewicz wiceprzewodnicząca, nie pani Małgorzata Sroczyńska jako radna, tylko jak pan nie zna statutu, to niech pan nie zabiera głosu w tej sprawie. Podejmuje rada dzielnicy uchwały większością głosów, zwykłą większością głosów zgodnie z regulaminem. I niech pan mówi, to rada podjęła o dofinansowaniu, to rada podjęła o dofinansowaniu powiedzmy, czy z zakresu bezpieczeństwa, czy z oświaty. Nie Smok podjął, nie Smok i nie przewodniczący. I niech pan skończy z tym populizmem. Niech pan skończy. Panie przewodniczący, wszystko co mówi o pańskich nadużyciach. I teraz powiem jedną rzecz. Tak. To niech pan doniesie do prokuratury. Panie przewodniczący, robiliśmy to, chyba panowie policjanci wyszli, bo moglibyśmy na ten temat też podyskutować. Robiliśmy doniesienie do prokuratury. Pan wie, za jakim skutkiem i wie pan dlaczego.
Nie wiem dlaczego, ale jedna rzecz, albo to jest sesja rady dzielnicy, proszę pana, albo to jest prywatne spotkanie pana z jakimiś ludźmi. Jeżeli jestem radnym, to mam prawo wygłosić swój pogląd na tą sprawę. I pan no, tego poglądu odmawia. Tak, ale nie na temat, jako przewodniczący. Panie przewodniczący, to jest moja sprawa, jak ja wykorzystuję swój czas pana. W tym temacie. Ma pan, miał pan 3 minuty, wyczerpa pan limit. Panie przewodniczący, pan opowiada tyle bzdur na tej sali, ja cierpliwie czekam, nie przerywam panu. A ja mówię na temat tego, o czym teraz rozmawiamy. Mówię na temat podziału pieniędzy, że te pieniądze są przekręcane w niektórych momentach. Niech pan i chcę wskazać, zaproponuje gdzie... coś i zobaczymy, czy panu dlaczego dwie, to dałem panu dwie poprawki. Panie przewodniczący, w każdym razie to, co pan robi, jest po prostu skandaliczne. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby... Pan się po prostu boi prawdy. Ja się niczego nie boję, pan się boi mnie nie straszy, bo ja się niczego nie boję. Ja bardzo wiem. Proszę pani Nowak. Ja tylko się chciałam odnieść jeszcze do odpowiedzi pani Małgorzaty Turek i przeczytania jego listu. Uważam, że jest to kuriozalne, że naprawdę na tak potrzebne rzeczy warunkuje się zwiększenie kwoty z 5 do 10 tysięcy, to jest śmieszne, gdzie z drugiej strony dla ludzi, którzy są wysoko uposażonymi emerytami, funduje się orkiestrę za 1000 zł, wyżerty i darmowe paczki na święta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać? Czy ja mogę jeszcze, panie przewodniczący? Tak, minutę ma pan w drugim. Bardzo dziękuję. Proszę skwapliwie liczyć. Otóż panie przewodniczący, chciałbym, aby również pani Alicja Gackiewicz jako i pan, jako członek zarządu Małopolskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, abyście również państwo ujawnili listy uczestników wszystkich imprez, na które otrzymujecie z Rady Dzielnicy pieniądze. Ja próbowałem się tego dowiedzieć w drodze ustawowej i naruszając przepisy ustawy i ryzykując zagrożeniem jednego roku więzienia, pani Alicja Gackiewicz odmówiła mnie, najpierw wprowadziła mnie w błąd, jeśli chodzi o dokumentację. Skierowała mnie do instytucji, która tej dokumentacji nie posiada. Jak ponownie chciałem złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej, to najpierw nie przyjęto mojego pisma, co jest kuriozum, to pierwszy raz w życiu mi się taka historia przytrafiła, a jak wysłałem pocztą, to poczta mi odesłała z adnotacją, że adresat... ma wspólnego z priorytetami? Panie przewodniczący, to ma z pańskim pismem. W jaki sposób państwo wydajecie pieniądze publiczne? Nic innego. Tylko pan jest jeszcze na tyle rozsądnym człowiekiem, że nie pan, Alicja, wydaje i nie ten, tylko dzieli środki rada. Okej, okay, na koniec, panie przewodniczący. Zwykłą większością głosów. Na koniec, panie przewodniczący, pan nie dopuścił tego, abym dzisiaj przedstawił wszystkie te niecne rzeczy, których się państwo dopuszczacie. Na to są oczywiście dokumenty, one nie zginą. To jeden wniosek. Ja po wakacjach postaram się opracować cały referat na temat tych wszystkich niegodziwości, których się państwo dopuszczacie, tych wszystkich niegospodarności i będę pana prosił, aby pan i złożył oficjalny wniosek, aby pan na sesji rady dopuścił w jednym punkcie debatę na ten temat. Jak wydajemy publiczne środki? Jak rada wydaje. Jak się? Jak my, rada. No my, rada. A chociaż powiedział pan wczoraj, że to pan wydaje, w związku z tym ja nie, dałem, ja zasponsoruję, nie. Dlatego panowie było, policjanci mówią, że pan otrzymać radiowóz, no. Pan jest człowiekiem bardzo bogatym, pan funduje boiska, ulice i tak dalej. No powiedział pan to wczoraj, proszę się nie wypierać. Ja wiem, co ja powiedziałem wczoraj. Było jeszcze parę osób i słyszałem. Ja wiem, co ja powiedziałem wczoraj. Cenzura, panie przewodniczący, nic nie pomoże. Cały czas zafałszujecie rzeczywistość, cały czas oszczerstwa wobec rady, radnych, wobec pani Alicji, wobec zarządu. Panie przewodniczący, nie przeprosił pan jeszcze za oświadczenie złożone w Radzie Miasta, nie przeprosił pan za oświadczenie wydrukowane na łamach Gazety Bromowickiej i wtedy uzgodniliśmy, że będziemy mieli prawo pana publicznie nazywać oszczercą i kłamcą. I pan do dzisiaj tego nie zrobił. W te pańskie dywagacje. Nie dywagacje państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie, bo za chwilę zamknę dyskusję i udzielę głosu referentom, czyli członkom zarządu, którzy zgodnie ze swoimi kompetencjami odpowiadają za poszczególne zakresy czynności. Jest jeszcze ktoś chętny do zabrania głosu? Nie widzę, zamykam dyskusję. Bardzo proszę o odpowiedź na postawione pytania. Tak, bardzo proszę, pani Alicja Gackiewicz w zakresie pomocy społecznej i edukacji. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących, jest kwota 11 tysięcy proponowana na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w chwili przy ulicy Radzikowskiego. Powtarzamy tą kwotę tak samo jak i w latach ubiegłych.
Jeżeli chodzi o zajęcia w wodzie, pierwszy raz te zajęcia w wodzie odbywają się w tym roku. W ubiegłym roku długo dyskutowaliśmy na ten temat, kto ma się podjąć w ogóle organizowania tych zajęć, dlatego że nie było. Przepraszam bardzo, jeżeli ja komuś przeszkadzam, ja może przeszkadzam. Nie, ja słucham. Bardzo proszę, nie. No nie skończyłam, no bo Państwo dyskutują, więc nie chcę przeszkadzać. Nie, no, Państwo mnie interesuje po prostu odpowiedzi, bo oni już znają odpowiedzi na to. Ale być może, że Pani, która reprezentuje stowarzyszenie, które korzysta z tego, będzie zainteresowana. Więc znaczy, korzystają dzieci z szóstej dzielnicy. Od razu mówię, nie ma jest to. Proszę Panią, teraz udzielony głos ma Pani Alicja Gaszkiewicz. Nie ma dyskusji, dyskusja została zamknięta. Proszę Państwa, przekazaliśmy w ubiegłym roku na ten rok kwotę 5 000 zł. Tak jak Państwo wiecie, bo było to tematem również dyskusji, przeznaczyliśmy w pierwszej kolejności te środki dla realizacji przez MOPS. MOPS nie podjął się tego zadania, w związku z czym nie widzieliśmy innej możliwości jak na konkurs ofert i w tym temacie prowadziłam rozmowy z pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o konkurs ofert, realizatorem konkursu ofert, jeżeli idzie o konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, jest Wydział Spraw Społecznych. Jest referat do spraw osób niepełnosprawnych. W związku z czym na podstawie dokumentów zarządzenia prezydenta ogłaszany jest konkurs ofert i rozliczany jest również przez Wydział Spraw Społecznych przez referat do spraw osób niepełnosprawnych. Tam składana jest pełna dokumentacja. Tam składana jest dokumentacja łącznie z listami obecności. Łącznie z listami obecności. Proszę Pana, to co ja mówię, to dla Pana zawsze jest nieprawdą, ale Pan pozwoli, że nie będę tego komentować, bo jestem na tyle poczytalna, że wiem, co składam i wiem, co podpisuję. Jeżeli Pan ma inne podejście do sprawy, to proszę coś zostawić dla siebie. Mam dowody. Pan ma zawsze dowody i proszę trzymać te dowody, bo mogą się Panu przydać. Na komisji Pani małżonka upominała mnie, że wtrącam się w dyskusję, więc proszę to uszanować, posłuchać Pani małżonki, nie przerywać Pani Cygackiewicz. Zwróciłem się telefonicznie z prośbą do Wydziału Spraw Społecznych, referatu do spraw osób niepełnosprawnych o zainteresowanie się dziećmi również, które podlegają opiece MOPS. Dlatego, że przygotowując i przekazując te środki na konkurs ofert, również zgłaszane miałam propozycje z MOPS-u, że posiadają dwójkę takich dzieci, które no, chętnie by wzięły udział z rodzin potrzebujących, bo to są rodziny objęte pomocą MOPS. Ponieważ nie mamy kontaktu jako dzielnica ze stowarzyszeniem, które wygrało konkurs ofert, tym bardziej, że była to jedyna oferta złożona i w związku z czym ta oferta została po prostu uznana, nie widocznie komisja tak zadecydowała, nie brałam udziału w tej ocenie i bardzo dobrze. Dlatego też zwróciłam się z prośbą, jeżeli to jest możliwe, żeby wziąć pod uwagę również te dzieci. Miałam również informację, że dzieci zamieszkałe na osiedlu Widok są takie dzieci, które były takie zgłoszenia do dzielnicy, które są niepełnosprawne ruchowo i chętnie by skorzystały, ale nie bardzo mogłam udzielić celowej czy satysfakcjonującej informacji z uwagi na to, że nie miałam rozeznania, ile osób korzysta, jakie to są osoby, a zapewne takie informacje będzie posiadał dopiero wydział realizujący w momencie złożenia przez Panią rozliczenia, tak jak to zwykle bywa. To tyle, jeżeli chodzi o zajęcia w wodzie.
Jeżeli chodzi o konkurs ofert działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, wyjazdy, spotkania integracyjne, jednolubiowe. W ramach tych konkursów ofert zazwyczaj składane są, trudno mi powiedzieć jak będzie w tym przypadku, zazwyczaj składane są więcej niż jedna oferta i komisja powołana zarządzeniem prezydenta wybiera realizatora. Na pewno biorą udział osoby niepełnosprawne i starsze i na pewno w zajęciach, czyli w wyjazdach i spotkaniach, które są organizowane, bez względu na to, jakie stowarzyszenie wygrywa, są dołączane listy obecności. Jeżeli chodzi o... I oczywiście za realizację tego odpowiedzialna jest jednostka miejska. Jednostka miejska przeprowadza również kontrolę w trakcie trwania konkursu ofert do momentu rozliczenia. Jeżeli chodzi o prowadzenie klubu seniora, to powiem tak, ponieważ w ostatnim okresie nie udało nam się rozstrzygnąć pozytywnie prowadzenia klubu seniora, dlatego gdyż zarządzenie prezydenta unieważniało konkurs z powodu braków formalnych, ponieważ ten konkurs ofert w momencie ogłoszenia, od momentu ogłoszenia do momentu powołania komisji i ponownego zarządzenia prezydenta zabiera pewien okres czasowy, dlatego też nigdy nie może to być tak, żeby realizowany był w pierwszych miesiącach danego roku. Zarząd w związku z tymi poślizgami, że w tym roku, jeżeli byłoby to realizowane, to nie byłoby realizowane wcześniej, jak od miesiąca gdzieś maja, na podstawie tej wiedzy zaproponował kwotę, tak jak tutaj jest wskazana, czyli kwotę 6 tysięcy złotych. Jak będzie wyglądało ogłoszenie i rozstrzygnięcie, to dopiero się okaże, jeżeli do tego dojdzie. To tyle, myślę, z zakresu pomocy społecznej. Natomiast panie przewodniczący, jeżeli ktoś się zgłosi, to może odnieść się do ochrony zdrowia. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Badanie wzroku i słuchu u dzieci było przedmiotem już naszych rozważań przy poprzednim przekazywaniu środków na ten cel. Wówczas zwróciłam się do dyrektora jednostki miejskiej Biura do Spraw Ochrony Zdrowia i wówczas otrzymałam pisemną odpowiedź, że nie ma możliwości realizowania tego zadania przez jednostki inne niż jednostki medyczne. W związku z tym nie było zadanie to realizowane. Tym bardziej, że zadanie nie mogło być również realizowane według informacji pana dyrektora marszałka z powodu dwóch. Czyli przez to, że nie była realizatorem, nie była jednostka medyczna, a z drugiego powodu, że badanie to tak w latach 2010-2012, jak i teraz w latach 2013-2015 w obszarze profilaktyki zdrowotnej na te lata nie znalazło się. Agencja oceny tematów zgłoszonych do realizacji w ramach programów zdrowotnych jest ściśle określona. Jest wydany obszar profilaktyki zdrowotnej, załącznik numer 2. I Rada Miasta na dzień dzisiejszy nie przegłosowała jeszcze tego programu. Także on jest jeszcze tak jakby w fazie konsultacji, natomiast nie jest w fazie dostępności już po podjęciu uchwały. I w tych obszarach profilaktycznych, które są bardzo okrojone, nie występuje w ogóle profilaktyka, czy badanie słuchu, czy wzroku. Ponieważ, powiem tak, ze szkół i z opieki
jakby od strony pielęgniarek czy osób zatrudnionych w szkole nie było żadnych nigdy zgłoszeń, że są takowe potrzeby. Natomiast potrzeby wyniknęły z tego, że jeden z radnych konsultuje się z mieszkańcami, no i bardzo dobrze, i po prostu uzgadnia, czy proponuje im jakieś nowe badania. Jeżeli chodzi o te badania, rozeznawałam tą sprawę, również rozmawiałam z panią dyrektor, myślę, że z panią rozmawiałam telefonicznie i w ten czas też nie wiedzieliśmy, w jaki sposób dzielnica może zlecić te zadania, żeby były realizowane. Ponieważ poradnia jest w zakresie, podlega kuratorowi oświaty, w związku z czym rozmawiałam z przedstawicielem kuratora oświaty, nie będę przytaczać tu nazwiska, ale pani telefonicznie powiedziała. Oczywiście pan inspektor Zajączkowski, ja złożę stosowne wyjaśnienia wobec tego, co pani teraz mówi, bo bardzo bym chciał sprostowanie różnych rzeczy. Bardzo proszę o udzielenie głosu. Po to tu jest. Nie wiem, o jakie sprostowanie. Ja rozmawiałam z sprostowanie do pani. Proszę panią. Rozmawiałam z kuratorem oświaty i powiedział, że nie ma takiej wiedzy, żeby poradnie wykonywały takie badania. I tyle. Nie udało mi się. I tyle w tym temacie. I tyle powiedział i nic więcej. Chciałam dwukrotnie rozmawiać z Wydziałem Edukacji, gdyż pani mówiła, że składa jakieś sprawozdania do Wydziału Edukacji niewielkich udziałów badań czy poglądowych, czy obojętnych, jak to nazywamy. Bardzo proszę o uwagę. Niemniej niestety, ale po dwukrotnym usilnym chęci z mojej strony kontaktu z panią dyrektor jedną i drugą Wydziału Edukacji nie udało mi się rozmawiać zawsze i zgłębić ten temat. Zarząd przekazał środki. Kto będzie realizatorem tych środków? Jeżeli będzie ZEO i będzie możliwość, to środki są zabezpieczone. Jeżeli będzie jakaś uwaga ze strony Biura do Spraw Ochrony Zdrowia i programu profilaktycznych, nie oceny zadań profilaktycznych, w ten czas będziemy się zastanawiać. Na razie nie przekazywane są te zadania w ramach otwartego konkursu ofert, są przekazane do realizacji. Jeżeli będzie mogło to realizować ZEO, są do dyspozycji pieniądze. Jeżeli ZEO uzna, że nie będzie realizował, zapewne zwróci się do dzielnicy. Ja nie podlegam pod ZEO, mam budżetowanie samodzielne, więc bardzo proszę nie włączać tego. Nie wiem, to pani lubi mówić w duecie. Ja może w duecie wolę. Przepraszam, ale zostałam tu zaproszona jako gość. Rozmawiałam z panią przez telefon i chcę mieć miejsce na sprostowanie, ponieważ jest to tyle informacji, które są nierzetelne. Nie podlegam pod Wydział Zdrowia. Pierwsza podstawowa informacja. Ale proszę najpierw wysłuchać. Proszę wysłuchać najpierw. Ale państwo wysyłają zapytanie do Wydziału Zdrowia. Proszę panią, my wysyłamy zapytanie o badanie, o badanie. Nie rozumiem, już państwo. Proszę słuchać uważnie. Bardzo proszę. A nie o, o nic innego, tylko o badanie. Każdemu badanie kojarzy się w zasadzie z ośrodkiem jakimś medycznym, prawda? A pan mówiła, że pani bardzo przepraszam, jesteśmy. Nie, to ja to przepraszam. Przepraszam, ale w tej chwili jesteśmy po dyskusji i w tej chwili członkowie zarządu odpowiadają na pytania, które państwo radni złożyli. Nie odpowiadają, panie przewodniczący. Tym jest problem. Wasze wypowiedzi godzinne, po prostu sami nie umiem. Pan zna statut, ale powinien pan wiedzieć, że referenci nie mają ograniczonego czasu. Proszę zaglądnąć do statutu. Pan powinien myśleć pracować. No wie pan co, nie wiem jak z panem rozmawiać w ogóle. Panie przewodniczący, mamy 3 minuty na tyle ważnych spraw?
czy to jest normalne? Tak, tak. Referent nie ma ograniczenia. Tak jak nie ma ograniczenia czasowego radny miasta Krakowa, jeśli by przyszedł i prezentował swoje poglądy. O co jeśli referent mówi rzeczy? Ale co pan ma do mnie za proszę wystąpić do rady miasta o zmianę statutu, nie do mnie przewodniczącego. Co jeśli referent mówi rzeczy nieprawdziwe? Co mamy zrobić? Jakie nieprawdziwe rzeczy? Jakie nieprawdziwe? Zaraz się pan dowie, niech pan posłucha, panie pośle. Trzeba się nie ma już dyskusji. Można napisać pismo do przewodniczącego Rady Dzielnicy, można napisać pismo do przewodniczącego Rady Miasta, można napisać do pana prezydenta. Jeśli macie państwo jakieś obiekcje, ja się trzymam konkretnego statutu i konkretnych zapisów. Jeśli mamy obiekcje, to pan nie pozwala nam ich zgłaszać, panie przewodniczący. Ale pan odbiera głos i to proste. Ale robimy zgodnie ze statutem. No. Oby tak wszystko było zgodne ze statutem. Panie przewodniczący, pan wiele rzeczy robi nawet niezgodnie z prawem. Ale proszę sobie przeczytać paragraf 23, proszę sobie przeczytać paragraf 24. Ja jestem od tego, żeby prowadzić sesję, żeby używać poprawki zapisów statutowych. I robię to zgodnie z zapisem statutowym. Bardzo proszę, odpowiada i tłumaczy referent w zakresie zdrowia i polityki społecznej. To, że pana nie interesuje, ale interesuje innych radnych. Interesuje panią, która też próbowała zabrać głos, że coś tam chciałaby pewnie sprostować. Tak, bardzo bym prosiła o wzięcie tego pod uwagę. Teraz ja też chcę nie będzie dyskusji już, nie będzie już dyskusji, bo dyskusja już jest zamknięta. Nie możemy pan przewodniczący pamiętać. Bardzo proszę pani. Ale dobrze, obraz tej rady wychodzi takie takie jest niestety prawda. Przekazał, zaplanował przekazanie środków na te dwa badania. Nie wiemy, kto będzie realizatorem. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie na ten moment. I na pewno musi być realizatorem jednostka miejska. I tyle w tym temacie. I nic więcej już nie będę mówić. Na pewno musi być realizatorem jednostka miejska, bo inaczej nie mamy możliwości przekazania. I możliwości przekazania możemy mieć albo jednostka miejska, albo konkurs oferty. I tyle. Takie są możliwości. No, panie przewodniczący, czy mówi jeden to króciutkie zdanie. Czy jest możliwe, czy nie jest możliwe? Absolutnie. Jedno króciutkie zdanie do tego akurat, żeby się odnieść, co pan przewodniczący powiedział, bo dotyczyło mnie osobiście. Nie. Czy ja mogę mieć do państwa pytanie? Ja jestem tu gościem i jako gość bardzo proszę o krótką wypowiedź, bo ja dzisiaj będę, mogę na następnych posiedzeniach na pewno nie będę. Natomiast chciałabym państwu dostarczyć odpowiedni zasób wiedzy, którym ja dysponuję. I nie chodzi już o to, nie proszę pana, ja bym się wypowiadała, gdyby ta pani złożyła to samo oświadczenie przed moją wypowiedzią, był czas na zadawanie mi pytań. To pytanie nie padło. W tym momencie stawiacie mnie państwo w takiej sytuacji, że blokujecie mi wypowiedź, nie po to angażuję swój prywatny czas do godziny 22, żebyście państwo w ten sposób mnie traktowali. Też znam procedury. Kultury. Też znam procedury. I jeżeli by pani tą samą wypowiedź sformułowała w momencie, kiedy państwo mi zadawali pytanie, byłabym w stanie odpowiedzieć. W tym momencie odbieram to jako manipulację. To norma w tym razie. Bardzo przepraszam. I chciałabym się odnieść do tego, co pani powiedział. Bardzo proszę, w miarę precyzyjnie. Istnieje dyskusja na temat tego, czy nasza poradnia i czy placówka edukacyjna, bo przecież pieniądze powinny być przekazywane tylko i wyłącznie do placówek medycznych, ma uprawnienia do tego, żeby pracować taką metodą. Przedstawiłam pani informację polegającą na tym, że sprawozdajemy do systemu informacji oświatowej. Jest to podstawowa forma sprawozdawczości. W systemie informacji oświatowej na stronie, gdzie są wymienione działania wobec uczniów podejmowane, jest wyraźnie napisane. Badanie sondażowe widzę, badanie sondażowe słyszę. Więc jeżeli jest to w sprawozdawczości jednostki edukacyjnej, jest to potwierdzenie na to, że mamy uprawnienia do wykonywania tego typu badań. Druga rzecz, drodzy państwo, z żalem stwierdzam, że pan inspektor Zajączkowski ma bardzo ograniczoną wiedzę na temat tego, jakie uprawnienia mają placówki mu podlegające, bo przecież certyfikat mojego pracownika nic
innego jak upoważniający do wykonywania badań wzroku i słuchu prowadzonych w ramach systemu powszechnych badań przesiewowych. Słyszę, słuchu, widzę, wzroku jest niczym innym jak informacją również, że wzięła udział w warsztatach szkoleniowych, wdrożenie i tak dalej, koordynator programu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z samodzielnym publicznym klinicznym szpitalem okulistycznym w ramach umowy, drodzy Państwo, z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Czyż to nie jest dowód na to, że nasza placówka, żebyście Państwo nie zrozumieli, że nasza placówka, takie poradnie jak my, mają uprawnienia do wykonywania tych badań. Mało tego, sprzęt, który mamy w swoich zasobach, nie był kupiony ani przeze mnie, ani przez moich pośredników, ale w 2002 roku, kiedy ten pracownik został przeszkolony ze środków MEN-owskich, został przekazany przez MEN do naszej poradni. Co jeszcze mamy udowadniać, drodzy Państwo? NFZ, jak nie może czegoś robić, wypowiada się, że reszta nie może tego robić. O co chodzi, nie wiem. Natomiast, i to są takie wyjaśnienia, dlatego, drodzy Państwo, bardziej by było prosić o to, żeby wyjaśniać takie placówki jak my, bo pan Zajączkowski mógł zapomnieć, że w 2002 roku tego typu sprzęt został nam przekazany, a ja nie wiem nawet, czy Wydział Edukacji ma taką wiedzę. Bo ja mam księgowość samodzielną i ja wiem, co ja mam w zasobach swojej placówki. A Wydział Edukacji być może nie sprawdza tak dokładnie inwentaryzacji i tak dalej. Jeżeli teraz Państwo macie jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę. Natomiast oświadczam, że żeby już rozważyć te kwestie, bo być może jeszcze stanie problem tych badań na różnych innych sesjach, ja wysyłam pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej z potwierdzeniem, że mamy takie uprawnienia. Bo myślę sobie, że zwracanie się do służby zdrowia i pytanie o nasze uprawnienie jest niczym, to jest chyba jakąś pomyłką, tak mi się wydaje, to jest moja interpretacja. Natomiast druga rzecz, pan Zajączkowski jeszcze, i to pamiętam z pani wypowiedzi, wypowiedział się, że poradnie rejonowe nie mają uprawnień do badań dzieci niedosłyszących, że robi to poradnia na półkolu pani Pochorecka. Dokładnie padło to nazwisko i ja pamiętam dokładnie rozmowę. Otóż, drodzy Państwo, nie wchodzimy na teren szkół specjalnych. My badamy potencjalnie dzieci zdrowe. Natomiast to, co wyjdzie nam w przesiewie, skierujemy do placówek specjalistycznych. To tyle. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, najlepszy dowód, że chciałam zgłębić ten temat, wykonałam również telefon do pani, żeby zapytać, czy poradnia w ogóle może wykonywać, czy ma jakiś sprzęt, czy wykonuje i tak dalej. Najlepszy dowód na to, że było dogłębne zainteresowanie tym tematem, to to, że wydzwoniłam wszystkie służby możliwe, które mogłyby mi udzielić informacji. Bo inaczej nie wiedziałabym, gdybym nie przedzwoniła do pani, nie miałabym tej wiedzy. Również powołałam się na rozmowę z panem Zajączkowskim, z którym wcześniej rozmawiałam i wypowiedział się tak, jak się wypowiedział, co przekazałam telefonicznie, była to rozmowa telefoniczna. W tym czasie, podczas tej rozmowy telefonicznej, pani oczywiście starała się wszystkimi metodami możliwymi, również prosząc koleżankę, żeby jakieś sprawozdanie i tak dalej, bo FIO i tak dalej, tak, to CIO nie znam się i nie muszę się znać, prawda? W związku z czym, ale chodziło nie o to, kto co komu, tylko chodzi o to, żeby załatwić problem, prawda? Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi, dlatego też środki zostały zabezpieczone. Środki zostały, są i zabezpieczone i tu nie podlega żadnej dyskusji. My przekażemy do realizacji, jeżeli przejdzie to przez kancelarię, gdzie przekazuje się przez prawników i ocenią, nie ma żadnych problemów. To tylko moja dociekliwość
do tego, żeby wydzwonić, odzwonić wszystkie służby łącznie z panią. Łącznie z panią, bo ja z panią nie miałam kontaktu, tylko inny radny, który nakręcał tą sprawę już w ubiegłym roku. W związku z czym tak to się stało. Tak potocznie można powiedzieć, bo padają tu gorsze słowa niż tak potocznie sformułowane stwierdzenie. Jeżeli chodzi o Urząd Miasta Krakowa i Biuro do Spraw Ochrony Zdrowia, to mam informację, na którą się powołałam, dotyczy badań słuchu u dzieci ze szkół podstawowych z terenu dzielnicy szóstej, bo tak brzmiało to zadanie wówczas. Zadanie na ten rok. I pisze, szanowna pani przewodnicząca, w nawiązaniu do pisma pani z dnia 20 sierpnia w sprawie realizacji przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną numer 2 w Krakowie badań słuchu u dzieci ze szkół podstawowych z terenu dzielnicy szóstej informuję, i zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej dziennik ustaw przytoczony, samorząd terytorialny może przeznaczyć środki publiczne na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą. W związku z tym, iż poradnia... Bardzo proszę o... Ale jest błędne przytoczenie opisu metody. Ale my teraz nie dyskutujemy na ten, nie jesteśmy prawnikami, mamy formalną nie przerywaliśmy pani, proszę wysłuchać. Ale nie pan przerywał, panie przewodniczący. Dyskusja się zakończyła. Bardzo proszę. Takie metody pan wprowadza na tej sali. Proszę państwa, nie zapisy statutowe. To panie Jacku, nieprawda? Nie. Ponadto pragnę podkreślić. Być może, że pani będzie się mogła... Ja bardzo... Iż realizacja programów profilaktycznych realizowanych na terenie dzielnicy szóstej możliwa jest po przeprowadzeniu stosownej procedury konkursowej na ich realizację w Biurze do Spraw Ochrony Zdrowia UMK i zawarciu stosownych umów z Gminą Miejską Kraków, a Urzędem Miasta Krakowa. I tak jak państwo widzicie, tu będzie konkretna jednostka realizująca, która ma takie możliwości i uprawnienia, a nie przekazaliśmy właśnie na konkurs ofert. To chcę wskazać. Równocześnie informuję, iż do udziału w konkursie ofert na realizację programów zdrowotnych mogą przystępować jedynie podmioty lecznicze spełniające określone wymogi konkursowe. Proszę państwa, ja myślę, że czytanie moje jest bez sensu, bo państwo macie inne priorytety i inne potrzeby na sesji. Szkoda, że pani radna w poprzedniej kadencji miała inne ulgi. Dziękuję bardzo. Program dotyczy trudności edukacyjnych i jest realizowany w obszarze edukacji. Mówienie o badaniach słuchu wprowadza adresata w błąd. Bardzo proszę pani. Szanowni państwo, wyjaśnię, może zgłosiłam wniosek formalny o 10-minutową przerwę, żeby przewietrzyć, może uspokoić trochę nastroje. A się gości mamy, nie przeszkadza. Ja jako mieszkaniec jeszcze w kwestii formalnej tego, co pani powiedziała. Pani wie, jak się składa oferty. Ja ofertę złożyłam w lutym. Musiałam przedstawić ilość dzieci, która będzie realizowana w projekcie. Zgłosiło się do mnie 12 osób. Trudno, ja nie wiedziałam, ile osób jest. Osiedla Widok u mnie jest 3 osoby. Dlatego jest 12 osób w tej chwili. Jeżeli państwo byście chcieli, ktokolwiek jest jeszcze chętny do na zajęcia w WOD-zie dla dzieci niepełnosprawnych, proponuję w przyszłym roku, kiedy na pewno wystartuję również z ofertą, bo skoro byłam jedna, mam nadzieję, że w przyszłym roku też nie będzie nikogo, uwzględnić ilość dzieci, która jeszcze by doszła, oprócz tych 12, co jest, i wtedy odpowiednią kwotę zabezpieczyć. Bo uwierzcie mi państwo, jeżeli ja startuję w ofercie i tych dzieci na przykład okaże się, że będzie 20, to wtedy ta kwota 10 tysięcy znowu będzie mała i znowu będą rodzice współfinansować
zajęcia dla tych dzieciaków. To znaczy, pani wie, na czym polega... Ale konkurs ofert ma to do siebie, że organizacja pozarządowa ma środki własne i wspomaganie ze środków miejskich. Wolontariuszy mamy swoich, wiadomo, że kwota 5 tysięcy według mnie była wyliczona na 6 dzieci. A w tej chwili jest dzieci 12. I nie wiem, czy w przyszłym roku, jeżeli by miały przybyć, prosiłabym o wcześniejszy kontakt. Co do kontaktu telefonicznego ze mną, nie ma problemu, bo i Rada Rodziców na pisma, które ja składam, ja mam pani telefon, pani ma mój telefon, bo nie od dziś współpracujemy i chyba, że pani mnie wykasowała, bo ja pani nie wykasowałam. Mam pani numer telefonu, jak żeśmy załatwiali na Rybla obniżanie... Pani Mario, ja Małgorzato, nie miałam nawet wiedzy, kto bierze udział w konkursie, bo po prostu... No jedna oferta była i wiadomo, że mnie zależało na tym najbardziej. Także ja jeżeli... mogę powiedzieć tylko po piśmie po prostu, po tym piśmie, które pani złożyła i tyle. No więc dlatego moja prośba, żeby to uwzględnić i dużo wcześniej dać mnie znać, ile dzieci jest. Bo wtedy to zupełnie inaczej. A dzieci zgłaszają się, czy osoby zgłaszają się do dzielnicy, tak jakby dzielnica była realizatorem, a tak nie jest. Tak samo zgłaszają się dzieci i rodzice do dzielnicy, zapisując dzieci na kolonie w mieście, które rzekomo organizuje dzielnica. To jest nieprawda, bo nie realizuje dzielnica, tylko realizatorem jest jednostka miejska. No więc ja mówię, jestem, na pewno będę startować, proszę o uwzględnienie kosztów, ilości dzieci, co pani się orientuje, bo ja te, co znam, pani Małgorzato, już dyskusja się zakończyła, jeszcze udzieliłem pani głosu, że pani mogła się wypowiedzieć. Natomiast ja teraz pozwolę się też odnieść do kilka, ale tych tylko punktów, które dotyczą zadań priorytetowych. I jeśli chodzi o remonty dróg, chodników, przeznaczone 100 tysięcy złotych. Oczywiście tak jak w tym roku, pieniądze te będą wykorzystane w ramach zadań powierzonych, czyli zasilą Fundusz Zadań Powierzonych. Jest tam lista zadań powierzonych i będą realizowane zgodnie z listą aż do wyczerpania środków. Nie ma potrzeby tworzenia jakiejś innej listy czy jakichś innych uchwał. Jest to po prostu niepotrzebne i tak jak mówię, te pieniądze zasilą tamten Fundusz Zadań powierzony czy zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg, chodników i oświetlenia. To jest jedna odpowiedź. Jeśli chodzi, oczywiście nie będę odpowiadał na zaczepki i rzeczy, które nie dotyczą Rady Dzielnicy, a Rady Miasta. Natomiast jeśli chodzi o tu zarzut, ale on też jakby nie dotyczy propozycji, czy zmniejszamy, czy zwiększamy, czy rezygnujemy, czy przestajemy dofinansować wakacje letnie, no nie wiem, to nie jestem. Natomiast jeśli pan ma jakąś wiedzę, że organizacja wypoczynku stacjonarnego dzieci była nielegalna, to ja pana bardzo proszę, żeby pan natychmiast złożył informację, nie wiem, do prezydenta miasta Krakowa, do prokuratury, no nie wiem gdzie jeszcze, bo wie pan co, no to są bardzo poważne oskarżenia i myślę, że to absolutnie należy zgłosić, bo jeżeli ja miałem taką informację, to bym od razu zgłosił. Pan wie, że ja te rzeczy nie spełniam. No także bardzo proszę pana, bo no wie pan co, no skoro pan powiedział A, powinien pan zrobić B, to jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o wypoczynek dzieci i młodzieży, wypoczynek stacjonarny, realizatorem zadania jest Centrum Kultury Dworek Białopronicki z filią Klub Kultury w Mydnikach. Jak państwo wiecie, co roku Klub Kultury Mydniki również otrzymuje kwotę 4000 zł na organizację wypoczynku zimowego i letniego i rozumiem, że też ta organizacja wypoczynku przez realizatora, którym jest Dworek Białopronicki, od początku do końca odpowiada za wypoczynek stacjonarny. Dzielnica z tym nie ma nic wspólnego poza tym,
że przekazuje środki finansowe dla realizatora, jeszcze raz podkreślam, nie ma z tym nic wspólnego poza przekazaniem środków dla realizatora. Ja wiem, jakie wnioski podpisuję i jakie zwrotne wnioski otrzymuje podpisane przez jednostkę, czy to jest szkoła, czy to jest klub sportowy, czy to jest ZIS, czy to jest ZIKI. Każdy podpisuje i przyjmuje na siebie realizację zadania. Realizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży był Centrum Worek Gabronicki i Klub Kultury Mydniki. Zarówno w Mydnikach, jak i tutaj. Natomiast chcę w tym miejscu jeszcze gorąco i serdecznie podziękować radnym, którzy poświęcają własny czas, ale bez przymuszonej woli i po pierwsze wspierają w jakiś sposób jako wolontariusze organizację tego wypoczynku na prośbę Domu Kultury, w sensie przyjmowania zgłoszeń w sekretariacie Biura Rady Dzielnicy 6. Siedzą od rana do godziny, tam nie po 4, po 5 godzin. To jest po pierwsze, przyjmują oświadczenia rodziców, to jest drugie. Natomiast sprawa umów, zgłoszeń, programów, jeśli takie są, dzienników, to jest sprawa realizatora, czyli dyrektora dyrekcji Dworku Białkronickiego. I proszę wszystkie, jeśli macie jakieś zapytania, problemy, kierować do jednostki realizującej. Rada dzielnicy nic nie ma z tym wspólnego poza pracą wolontaryjną i zaangażowanie się, że tak powiem, w pracę. Natomiast chcę też powiedzieć, że jest to już 6. edycja i przez te 6 lat ani jednej skargi ze strony jakiegokolwiek rodzica, opiekuna prawnego, że coś było nie tak, czy coś nie jest tak. Sam osobiście zawsze, bo to różnie bywa, raz realizatorem jest Dworek Białkronicki, był konkurs ofert, realizatorem był klub sportowy Bronowianka i zawsze jako przewodniczący Rady Dzielnicy 6, jako nauczyciel, wychowawca z 30-letnim stażem pracy, jako dyrektor z 17-letnim stażem pracy, zawsze prowadzę rozmowy i uczulam na pewne rzeczy. Żeby po pierwsze, choć nie powinienem się wtrącać i nawet każdy dyrektor czy klub, prezes mógłby mnie spokojnie wyrzucić. Proszę pana, to jest konkurs ofert, to jest nasza sprawa, my organizujemy, co pan się wtrąca. Ewentualnie możemy podziękować Radzie za przeznaczenie środków i to jest tylko tyle. Ale zawsze uczulam i zawsze mówię, po pierwsze, żeby zgodnie z przepisami, które dotyczą kolonii, trochę inaczej jest z wypoczynkiem stacjonarnym, no prowadzić tą dokumentację, tak? Sami, jeśli o to chodzi, większość zajęć odbywa się na terenie klubu sportowego Bronowianka. W wielu tych zajęciach uczestniczyłem, oglądałem, można powiedzieć w sposób naturalny jako przewodniczący hospitowałem. Część radnych jako wolontariusze włączyli się w tą pracę jako wolontariusze, pomagając w organizacji zawodów sportowych, wycieczek i dziękuję państwu radnym serdecznie za to zaangażowanie, za tą pracę. Ale oczywiście każdy dorobek, jaki by nie był, można zniszczyć oszczerstwami, kłamstwami, pomówieniami. I jeszcze raz mówię, jeśli pan ma jakąś informację, to proszę zgłaszać od razu, natychmiast do odpowiednich zgodnie z życzeniem pana przewodniczącego, bo Rada Dzielnicy nie ma nic wspólnego. To jest umowa o wolontariat, o którym pan mówi, a nazywa się to umowa o dzieło. Samą radną, która jest obecna na tej sali. Ale... A oprócz tego, zatrudniona była jeszcze pani redaktor, a oprócz tego, panie przewodniczący, cała ta akcja odbywała się w siedzibie Rady Dzielnicy i na terenie Bronowianki. Impreza nie była ubezpieczona w żaden sposób, impreza nie miała dokumentacji merytorycznej, nie była zgłoszona do kuratorium. Złamano wszelkie możliwe przepisy w tej sprawie. Nie było zabezpieczenia ratowniczego dla grupy na basenie. Ja się bardzo cieszę, że pan to wyłapał, bo ja rozmawiałem z dyrektorem Rady. Pan się tak nie cieszy. I dyrektor Rady Niecki zapewnia mnie, że wszystko jest w porządku. Ja nie mam kompetencji, że tak powiem, brać i kontrolować. Pan powinien kłamać, panie przewodniczący, przede wszystkim. Nie, proszę pana. Po pierwsze, jeśli pan wie, to proszę składać odpowiedzi o tym. Panu pokazuje tutaj umowę o dzieło, panie przewodniczący. Pan mówi, że to jest wolontariat, no to są chyba jakieś dziwne rzeczy. Ja mogę w takim razie, bo pan nie wywołał odpowiedzi. Bardzo proszę, pani Agata Kwasiowicz-Sacha. Dobrze, że pan nie wywołał. Tak, proszę państwa, o wolontariacie mówimy w sprawie pana Artura Szymy, który nie pobiera żadnych pieniędzy za to.
Natomiast ja jako radna mogę być również pracownikiem. Mnie zatrudnił Dworek Jałokrotnicki jako osobę prywatną. To, że akurat zbieżność dwóch funkcji. To jest właśnie. Co? No ale trzeba trzeba było składać swoje uprawnienia. Super. No, ale się nie będę wiedział, panie Stefanie. Panie Stefanie, 80 dzieci w ulicach. Proszę Państwa, to jest kwestia obowiązuje rozporządzenia ministra edukacji. I trzymajmy się tego, panie przewodniczący, bo mamy mózg tego przedsięwzięcia. To trzymajcie się tego, że wypełniliście państwo wszystkie wymagania związane z jeszcze ani jednej rzeczy nie ma tylko tropi, śledzi, nadawał się pan pięknie w innej firmie CBA i z panem agentem Tomkiem, pewnie byście państwo dobrym tandem, że tak powiem, mieli. Szanowni państwo, odpowiedziałem na pytania, które nie dotyczą tego, nie będę odpowiadał, Wpłynęło sporo poprawek, wniosków. Ale ja myślę, że może zróbmy tak, dokończymy już ten porządek obrad i po przegłosowaniach poprawek i ten będzie mi zamknięty temat i ogłoszę przerwę, jeśli tak może być. Dobrze? Poda pod głosowanie. Głosowanie poprawek czy przegłosowanie? Poprawek, uchwały i przerwa? Wpłynął do mnie wniosek formalny o przerwę w posiedzeniu 10-minutową. Poddaję go pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem decyzji o 10-minutowej przerwie, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Powtarzamy głosowanie. Bardzo proszę trzymać duże. Widać, że faktycznie część radnych jest zmęczona. Kto jest za ogłoszeniem przerwy? Proszę podniesienie ręki do góry. Kto jest za przerwą? Pani przewodnicząca go uśpiła. Osiem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kiedy mamy? Bardzo proszę. Bardzo proszę w takim razie wniosek do szacunku. Jeszcze wygramy głosowanie. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania poprawek. Mamy tych poprawek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na tą drogę, ale będziemy je głosować zgodnie z zapisami statutowymi. Zacznijmy najpierw od poprawek najdalej idących. I bardzo proszę. Pierwsza poprawka do projektu uchwały druk nr 260. Listy zadań priorytetowych na rok 2014 w porządku obrad 30 sesji. W dniu 4 lipca 2013 roku. O treści. W dziale 754 wykreśla się pozycję nr 5. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakupy dla jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3, zakup nożyc ratowniczych, kwota 30 tysięcy złotych. Ta kwota by zniknęła. W dziale 852 wykreśla się pozycję nr 20, konkurs ofert działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, wyjazdy, spotkania integracyjne, jedno- i dwudniowe na kwotę 10 tysięcy złotych. W dziale 926 wykreśla się pozycję nr 27, konkurs ofert, wypoczynek stacjonarny dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich na kwotę 31 tysięcy złotych. W dziale nr 900 wpisuje się pozycję remont dachu w budynku dworku Białopronickiego lub mydniki na kwotę 71 tysięcy złotych.
Wnioskujący radny Bogdan Nowak, podpis pod wnioskiem widnieje. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o dłuższe trzymanie w miarę wyprostowanych rąk. A może uzasadnienie jakieś, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Proszę bardzo autora o uzasadnienie. Otóż, drodzy państwo, jeśli państwo pozwolicie, nożyce dla jednostki ratowniczo-gaśniczej już raz fundowaliśmy, było to 2 lata temu. Ja w ogóle uważam, że trzeba być bardzo ostrożnym w takim fundowaniu jednostkom zewnętrznym tego typu rzeczy. W dziale konkurs ofert działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, wyjazdy i spotkania integracyjne. Otóż do kultury Mgniki osoby pani dyrektor złożył zapotrzebowanie na około 200 tysięcy złotych na remonty, dlatego że uszkodzony jest dach, leje się woda do środka, są do wymiany okna, malowanie. Generalnie to jest jedyny dom kultury, czy właściwie jedyny klub na terenie dzielnicy Bronowice. Z niego również korzystają osoby starsze, niepełnosprawne. Przeczytajcie państwo, ile tam jest zajęć dla nieprowadzonych. Jest przedszkole, jest joga dla starszych, joga dla matek, różnego typu zajęcia. I wydaje mi się, że najpierwszą potrzebą naszej dzielnicy jest właśnie dbanie o własny majątek, o to, co jest na naszym terenie i o to, co może służyć szerokiej rzeszy mieszkańców. W dziale, dlaczego jestem za tym, aby w dziale 926 wykreślić pozycję numer 27, konkurs ofert wypoczynek stacjonarny dzieci i młodzieży w okresie wakacji letniej na kwotę 31 tysięcy złotych. Albowiem, tak jak państwu próbowałem powiedzieć, to pan przewodniczący cenzurował moją wypowiedź. Do tej pory przez kilka ostatnich lat nie udawały się konkursy ofert i nawet w tym roku przekazaliśmy to do zespołu szkół numer 8. Ja wiem, że jest takie zapotrzebowanie, ale proszę państwa, niejasne kryteria dzieci, niespełnienie wymogów formalnych zawartych w rozporządzeniu ministra, generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, radosna twórczość pana przewodniczącego i jego zespołu. Tak się nie wydaje publicznych pieniędzy, proszę państwa. Są odpowiednie przepisy, są odpowiednie zasady. Nie może być tak, że jedni rodzice płacą za tego typu wypoczynek kilkaset złotych, a drudzy nie wiedzieć dlaczego. Może dlatego, że się dowiedzieli od kogoś związanego z organizatorami, że taka impreza się odbywa. To oni są premiowani i dostają za darmo dwutygodniowy wypoczynek swoich dzieci. Tak się nie postępuje. I proszę państwa, tak jak powiedziałem, moim zdaniem dla nas jako radnych powinno być priorytetem dbanie o majątek, dbanie o to, czy ja pani przeszkadzałem? Pani Agatko, bardzo proszę. Pan przewodniczący mnie cenzuruje, pani z drugiej strony mi tutaj złośliwie coś dopowiada. A ja bym chciał, żebyście państwo nareszcie uwolnili się od wpływu pana przewodniczącego i od tego, jak was dyscyplinuje i żebyście zagłosowali jak prawdziwi gospodarze tej dzielnicy. Jak gospodarze. Bo nie będzie tych zajęć dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w worku białoprądnickim w klubie Mydlniki, jeżeli on się po prostu zawali, albo tam będzie się lała woda po ścianach. Taka jest konkluzja. A tutaj ci sami ludzie ciągle jeżdżą, ja próbowałem to zbadać w trybie dostępu do informacji publicznej. Pani przewodnicząca ma czelność żądać od pani Turek listy uczestników zajęć dla dzieci rzeczywiście poszkodowanych. Proszę nie mówić nieprawdy, że ja żądam czegokolwiek od pani Turek, proszę pana. Dobra. To jest insynuacja, to nie są nieprawdziwe słowa. Pani Turek, proszę na pismo. Pani teraz za swoim klubem może... Proszę mi nie przerywać, to jest mój czas. Więc proszę państwa, niedopuszczalne jest takie zdarzenie, aby jedne osoby, ciągle te same, z jednego stowarzyszenia, które non stop pobiera środki z naszej puli, non stop, jak państwo spojrzycie, ile rzeczy realizował, ale w sposób niemalże tajny, Małopolski Związek Emerytów i Rencistów, którego pani jest szefową, a pan przewodniczący jest członkiem zarządu, to byście państwo wiedzieli, że jest to największy odbiorca środków dzielnicy 6 na tego typu działania. Tylko że w momencie, kiedy próbujemy wyjaśnić, gdzie się podziewają pieniądze z tej puli, cisza, łamanie prawa, łamanie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pod tym pismem, którym łamie się to prawo, podpisuje się pani wiceprzewodnicząca Zagackiewicz. Tak być nie może. Krótko rzecz biorąc, jesteśmy obligowani do tego, żeby pieniądze podatnika, które również emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne płacą, bo to są podatki, aby one przynajmniej w jakiś rozsądny i uczciwy sposób wracały do tych osób. A nie żeby jedna grupa non-stop konsumowała tylko te pieniądze i to jeszcze tak jak poradam, przy złamaniu wszelkich standardów społecznych. Bardzo proszę. Szanowni państwo, jeżeli państwo radni zażyczycie sobie, żeby Małopolski Związek przedłożył wam dokumentację, to nie ma żadnych problemów.
ponieważ insynuacje i obelgi rzucane przez pana Bogdana Nowaka, to już po prostu, no nie wiem, no chyba od dna się nie mogą. Może ja państwo czytam. Więc pan Nowak będzie czytał to może dzieciom albo wnukom na podpisano. Proszę pana, ja mogę sama przedłożyć, jeżeli Rada sobie zażyczy, to przedłożę wszystkie dokumenty, łącznie z tymi, których pan mówi, że ich nie ma. A one nie są wirtualne, być może, że w pana umyśle, ale w rzeczywistości nie. Dziękuję. Proszę państwa, to są wszystko kłamstwa. Przechodzimy do głosowania. Wprowadza państwa w błąd. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, pan Łukasz jest przygotowany. Kto jest za przyjęciem poprawki autorstwa radnego Bogdana Nowaka? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. A pana Łukasza przeliczymy głos. Dziękuję. No. Bardzo proszę, jeszcze raz, bo widzę, że ten doszedł pan. Bardzo proszę, jeszcze raz głosujemy poprawkę pana radnego Bogdana Nowaka. Kto jest za wprowadzeniem poprawki do projektu uchwały autorstwa pana Bogdana Nowaka? 7. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam, a przepraszam, kto się wstrzymał? Jedna osoba. Na podstawie głosowania stwierdzam, znaczy, że poprawka pana Bogdana Nowaka została odrzucona. Kolejny wniosek poprawki do projektu uchwały o treści. Zmienia się zadanie numer 3 działu numer 754 na zakup oświetlenia mobilnego LED. Jeden komplet dla Straży Pożarnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 3, kwota 3000 zł. I to wnioskowała Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa podpis przewodniczącego Komisji Marcina Dzierżaka. Tutaj tylko chcę powiedzieć panie Marcinie, że te wyniki głosowania to nie powinny być komisji, tylko to jest teraz rady. Więc ja ją przekreślam, dobra, i parafuję. I tu dopiero będzie pan Jacek wpisze wyniki głosowania. Chcę tylko powiedzieć, że oznacza to, że nie dostanie pieniędzy Straż Miejska na te działania, które tam prosili. Bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji do tej sprawy? Bardzo proszę, pan. Ja bym chciał zabrać głos. Dziękuję za tą uwagę odnośnie wyników głosowania. Natomiast nie rozumiem, dlaczego Straż Miejska nie dostanie tych pieniędzy. Intencją tej poprawki było, aby to zrealizować, te zadania, ze środków powierzonych, bezpiecznych Kraków. Ale to jest oddzielny temat, tak, to wewnętrznie tam ustalone. Tak, to będzie, ale to nie zostanie zrealizowane, tylko nie z tych środków. Ja mówiłem na komisji, że się tylko, że zrozumiałem, że dobrze, że tylko nie zostanie. Tak, bo ja literalnie czytam tutaj, natomiast faktycznie tam jakieś ustalenia. No intencją było, aby nie zabierać tych środków z priorytetowej, jeżeli są zrealizować z powierzonych, tak. Dobrze, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki do projektu uchwały autorstwa pana Macieja Dzierżaka? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba nie grała w głosowaniu. Jedna osoba nie grała. Dobrze, w takim razie na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że poprawka ta została przyjęta. To jest istotna sprawa, sobie zdaję. Teraz tak, wpłynęły w sumie dwie poprawki kolejne dotyczące zakupu samochodu, ale pierwsza wpłynęła poprawka pani Alicji Gackiewicz, a później pani Małgosi Stoczyńskiej, więc pozwolę sobie, że przegłosujemy pani Alicji Gackiewicz jako kolejna, a ta pójdzie, a ta nie wiem, jak jeszcze moja, jest. Spokojnie. Spokojnie.
I teraz tak, przystępujemy, już czytam projekt wniosku, poprawka do projektu uchwały nr 260 do sprawy listy zadań priorytetowych na rok 2014. O treści. Zmienia się zakres zadania w dziale bezpieczeństwo publiczne dla Komisariatu Policji, tej Komendy Miejskiej Policji z zakupu sprzętu biurowego na dofinansowanie zakupu radiowozu. Kwota finansowa pozostaje bez zmian. Poprawka autorstwa pani Alicji Gackiewicz. Czy pani chciałaby zabrać głos? Ja myślę, że wypowiedź komendanta wszystko wyjaśniła i prośba również. Dobrze. Dziękuję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki do projektu uchwały o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Zgadza się? Dobrze. Czyli jest. Tak. Dobrze, dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Kolejny wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. Druk numer 260. W sprawie listy zadań priorytetowych na rok 2014 o treści. W dziale bezpieczeństwo publiczne wprowadza się dodatkowe zadanie dla Komisariatu Policji 4 Komendy Miejskiej Policji pod nazwą dofinansowanie dodatkowych patroli. Kwota 10 tysięcy złotych i zmniejsza się rezerwę do kwoty 22 tysięcy złotych. Autorem poprawki jest pani Alicja Gackiewicz. I jest druga poprawka dotycząca tego samego tematu. Moja pojawia się pierwsza, powiem dalej idąca. Spokojnie. Proszę. Panie Maciej. Poprawka również w sprawie listy zadań priorytetowych na rok 2014. Co prawda nie ma to wpisanego w porządku obrad jakiej sesji i w którym dniu, ale to pan dopisze. Natomiast w treści dopisuje się w dziale bezpieczeństwo publiczne w załączniku do uchwały punkt Komisariat Policji 4 Komendy Miejskiej Policji, patrole według wskazań dzielnicy, kwota 12 tysięcy złotych oraz zmniejsza się wartość rezerwy o 12 tysięcy złotych. Autor radny Marcin Dzierża. Ja teraz poproszę o uzupełnienie tylko tej 30 i daty, kiedy jest sesja. I tutaj, jak słusznie pan Marcin zauważył, jest to dalej idąca poprawka, jeśli chodzi o kwotę finansową. Jest to kwota wyższa, więc można uznać, że najpierw przegłosujemy poprawkę pana Marcina Dzierżaka, a później pani Alicji Gackiewicz. Bardzo proszę, w takim razie najpierw głosujemy poprawkę dalej idącą. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki, bardzo proszę podnieść ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. 6. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Zgadza się? Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że poprawka została odrzucona, tak? Dobrze, poprawka została odrzucona. W takim razie przystępujemy do przegłosowania poprawki. Komendant mówił o 10, więc stąd był wniosek na 10. Natomiast to w takim razie przystępujemy do głosowania poprawki pani Alicji Gackiewicz. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, bardzo proszę podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. Proszę trochę dłużej przytrzymać ręce w górze, żeby... Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie, aha, Marcin raczej nie głosował. Czyli zgadza się, tak? Dobrze. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że poprawka została
przyjęta. Kolejny wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w sprawie zadania priorytetowej na rok 2014 o treści. W dziale 852 pomoc społeczna wykreśla się pozycję numer 22 konkurs ofert prowadzenie klubu seniora ośrodka wsparcia dla seniora dzielnicy 6 kwota 6000 zł. Pozycji 19 zajęcia wodzie dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo dzielnicy 6 konkurs ofert zwiększa się kwotę do 10 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę 1000 zł przenosi się do rezerwy, zwiększając ją do kwoty 33 tysięcy złotych. Oczywiście po przyjęciu tej poprawki te kwoty się zmienią na zasadzie przeliczenia tych kwot, więc rezerwa będzie wyglądała troszkę inaczej. Radny Bogdan Nowak złożył taką poprawkę. Tu mamy, aha, tam jest jeszcze jedna. Bardzo proszę kilka słów. Proszę Państwa, tutaj znowu mamy taki dylemat, kogo popierać. Czy dzieci, które wymagają rehabilitacji w celu poprawy ich kondycji, czy pozycji życiowej, czy zdrowia generalnie rzecz biorąc, czy też popieramy coś, o czym niewiele wiemy, o czym wiemy, że w tym roku na przykład te pieniądze nie zostały wykorzystane, o czym wiemy, że działa jak efemeryda, o czym wiemy, że nie wiemy tak na dobrą sprawę, na jakich zasadach to działa i gdzie to działa. Możemy się domyślać, że działa to w tak zwanym pawilonie socjalnym, który w sposób nielegalny został wybudowany jako samowola budowlana. Proszę się nie śmiać, bo to są fakty. I powinien być rozebrany zgodnie z przepisami, zgodnie ze zgłoszeniem inwestora. I proszę Państwa, musimy wybierać, co jest nam bliższe, czy zdrowie dzieci niepełnosprawnych, czy spotkanie towarzystwa wzajemnej adoracji, które odbywa się kilka do roku. Obiecywano nam, że w tym pawilonie będą prowadzone kursy komputerowe, które miały zadanie przeciwdziałanie e-wykluczeniu. Sfinansowaliśmy za około 150 tysięcy złotych budowę i wyposażenie tego pawilonu. I ja przyznam szczerze, że próbowałem się temu przyjrzeć. Pytałem w Wydziale Spraw Społecznych o to, jak to działa. Nie byli mi w stanie dokładnie wyjaśnić. Pytałem o tytuł prawny. Czy ten klub seniora działa w jakichś strukturach, czy to jest gdzieś zarejestrowane, czy komuś podlega, czy ma tytuł prawny do lokalu i takich informacji nie uzyskałem. Więc jeśli pani wiceprzewodnicząca byłaby w stanie odpowiedzieć na pytania następujące, gdzie jest tak naprawdę siedziba tego klubu, czy ma tytuł prawny do lokalu, komu podlega ten klub, w jakiej strukturze działa i kto go nadzoruje, kto w roku obecnym prowadzi ten klub, jakie są jego osiągnięcia, czym się zajmuje. I dlaczego w tym roku, znaczy dlaczego to już wiemy, nie rozstrzygnięto tego konkursu? Bardzo bym prosił o krótkie wyjaśnienie, to Państwu też trochę, myślę, pozwoli zrozumieć, o czym mówimy. Proszę Państwa, oczywiście spełnię prośbę Pana Nowaka, bo gdyby tak sympatycznemu radnemu mogła odmówić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o określenie klubu seniora, czy pawilonu socjalnego, to były takie potoczne określenia przyjęte przez nas. Jeżeli chodzi o klub seniora, nie wiem, czy istnieje klub seniora. Klub seniora zazwyczaj jest to, proszę pisać to, co mówię, jeżeli pani nie nagrywa, jest to miejsce spotkań. Klub seniora, proszę pana, jest to miejsce spotkań. Spotkania odbywały się w tym pawilonie przy szkole podstawowej 153. Konkurs ofert wygrało Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym Jana Pawła II. Nie wiem, proszę pana. Pan, coś pan musi robić, więc przynajmniej musi pan powygrać swoją wiedzę w tym temacie. Do sedna, naprawdę, nie będziemy się do chwili. Więc dlatego nie mogę panu odpowiedzieć na pytanie, ponieważ klub seniora to jest miejsce spotkań. Jako miejsce spotkań nie może mieć przydziału żadnego lokalu. Natomiast wiem, oczywiście, jako miejsce spotkań też nie, bo ja myślę, że jeżeli pan idzie gdziekolwiek na jakieś spotkanie i korzysta z jakiegoś lokalu, to też nie ma pan przydziału na to miejsce, z którego pan korzysta. Może pan jedynie zapłacić za to miejsce, ale przydziału pan formalnie nie ma. I tak samo było w klubie, bardzo dobra interpretacja, takie samo miejsce miało w klubie seniora. Klub seniora, który realizował to zagadnienie w ramach otwartego konkursu ofert, uiszczał opłatę szkole
za wynajem na ten cel. I to miał przewidziane w swoim kosztorysie i taka była też realizacja. Ale nie odpowiedziała Pani pytanie, w jakiej strukturze działa i kto to nadzoruje? Kto? Organizacji pozarządowej. Proszę Pana, konkurs ofert, to w konkursie ofert biorą udział różne jednostki, w tym organizacje pozarządowe. Jak miejsce spotkań, zwane potocznie klubem seniora, proszę wyjść sobie do internetu i zobaczyć, wklepać sobie klub seniora, to Panu objaśnienie miejsca spotkań się pokaże i będzie Pan mógł się doedukować w tym temacie. Dalej nie odpowiedziała Pani, na co chcemy wydać pieniądze publiczne. Na jaki krąg osób, na jakie miejsce, w jakim celu? Nie mamy nawet jakie. Dla mieszkańców naszej dzielnicy. Ja się chcę dowiedzieć, Panie Przewodniczący. Dla mieszkańców naszej dzielnicy. Środki przeznaczane są na konkurs ofert. Nie wiem, kto weźmie udział w konkursie ofert. Na pewno jakaś organizacja pozarządowa, która statut ma zgodny z zadaniem. Też były, ze Skawiny też były. Też oferty były, proszę Pana, ze Skawiny. Okej, proszę Państwa, macie w takim razie obraz. Chcemy gotować coś, co jest bliżej nieokreślone, o czym nie wiemy, czym jest, gdzie się mieści, kto z tego będzie korzystał, a po drugiej stronie na szali mamy dobro dzieci niepełnosprawnych, ich rehabilitację i zdrowie. Wybierajcie Państwo, to będzie świadczyło najlepiej o tym, jak Państwo na ten temat, co Państwo sądzicie i jakie Państwa są priorytety jako radni. Co wolicie? Efemerydę, nie wiadomo co, jakieś prywatne kółko zainteresowań, czy też dobro dzieci. Ciekaw jestem. Kółko różańcowe. Proszę Państwa, ponieważ to jest majstersztyk w wykonaniu Pana Nowaka, bo on się tylko specjalizuje w tych sprawach, mnie się dziwię, że nie otworzył jeszcze stowarzyszenie jakiegokolwiek. Panie Przewodniczący, przepraszam, Pana to pozwala. Udział w konkursie Właśnie nie, Panie Przewodniczący, nie mówię tego, co chcę, bo Pan mi odbiera głos i ciągle przeszkadza. Udział w konkursie ofert biorą organizacje pozarządowe. Czyli? Te, które się zgłoszą, proszę Pana, te, które w statucie mają taki cel określony. Pan, to jest kilka tysięcy organizacji pozarządowych w Polsce. Natomiast jeszcze są to organizacje, bez względu na to, jak one są terytorialnie umieszczone, pracujące na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkańców dzielnicy Szóstej. Tyle. Za lokal, jako wynajem na czas prowadzenia tego klubu seniora potocznie nazwanego, czyli tych spotkań, czy jakichś innych rehabilitacji, czy muzykoterapii, czy coś, nie wiem co tam robią, bo ja, proszę Pana, nie śledzę tego, co robią kluby seniora. To na co my wydajemy pieniądze, jak Pani nie wie, co oni robią? Tak, pan nie się zobaczyły. Proszę Pana. Ale to chyba jest również zadanie zarządu, ja który jest radny. No ale Pan widzi fajnie, pięknie. A nie tam, gdzie trzeba. A Pani Małgorzata, który musi dać listę osób niepełnosprawnych. Ja przepraszam bardzo, Pani Małgorzato, przepraszam. Ja przepraszam, no ale ja też skończyła Pani. Delegowałam w tym momencie. Ja muszę dać Państwu do wyboru. Proszę Państwa, osób niepełnosprawnych, ile jest w dzielnicy, na ten temat już niejednokrotnie rozmawialiśmy. Społeczeństwo się starzeje. Na samym osiedlu Widok jest co najmniej 2,5 do 3 tysięcy osób niepełnosprawnych. Można zasięgnąć informacji nawet w spółdzielni mieszkaniowej. A po drugie bloki, to są bloki z lat 60. i 70. W związku z czym ludzie się tylko starzeją, a młodsi niestety tą dzielnicę opuszczają. Bo jeżeli przynajmniej dzielnicę tą tutaj na Widoku, bo jeżeli wykupują sobie mieszkania, to troszkę dalej, może bliżej tam Mydlińsku, Zgrędzie, na innych terenach, ale tutaj. Więc to, co organizuje się w ramach klubu seniora, to dla mieszkańców starszych i niepełnosprawnych, mieszkańców naszej dzielnicy. Harmonogram zawsze jest opracowywany przez stowarzyszenie, które realizuje to zadanie. Harmonogram jest... Pani nie jest referentem. Może Pan jeszcze coś powie ciekawego na dobranoc? Mówię, co jest. To jest regulamin dzielnicy. Proszę Pana, ja dlatego tak mówię do głębi i powtarzam się, żeby Pan wreszcie zrozumiał. Ja bardzo źle rozumiem, ale Pan rozumie, bo pojąć nie może. Ja tak tłumaczyłam dzieciom. Pan rozumie, co powiedziałem.
że ja dziękuję pani za obszerne wytłumaczenie. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz i zaapelować do państwa o rozsądek, żebyście państwo odrzucili tą bardzo krzywdzącą poprawkę z uwagi na to, że po pierwsze, jak państwo widzicie i czytacie, kwota środków finansowych na zajęcia rehabilitacyjne czy uprawniające wodzie jest zabezpieczona na razie na tym samym poziomie, jaki był w tym roku. Po drugie, mam pytanie, znaczy nie będę już pytał, bo ten wynik tego pisma skierowanego przeze mnie do pani Małgorzaty Turek to jest efekt tych śledztw, tych, że tak powiem, tropienia jakichś, nie wiem, ukrytych spisków czy jakichś innych historii przez pana Nowaka. Wszystkich pyta, tylko pan nie pyta panią Małgorzatę Turek o adresy, kto, czy mieszka w dzielnicy, dzieci mieszkają. To jest efekt. A skąd pan tego... miał być pytanie do stowarzyszenia, które złożyło ofertę, a nie do mnie, do Małgorzaty Turek? Ale pani napisał, przepraszam bardzo, pani, ja odpowiedziałem na pani list, na pani list odpowiedziałem, na pani adres, jako pani ja napisałem, ja napisałem, co będzie musiała organizacja, wytłumaczyłem pani, zrobić. A teraz tłumaczę dlaczego. Dlatego, że na następnej sesji pan Bogdan Nowak powie, a jakie to dzieci? A czy są dzielnicy? A czy czasem nie jest to krewny przewodniczącego rady dzielnicy? A może to jest krewny przewodniczący Alicji Gackiewicz, tak? No takie pytania pytają. Więc ja już tak zdenerwowany i tak rozszczęsiony wystosowałem pismo, żeby po prostu powiedzieć panie, że niestety, ale jeśli organizacja rozliczy się, jeśli organizacja się rozliczy, pani Małgorzata, jeśli organizacja się rozliczy, da sprawozdanie, wystąpi z pismem, że jest więcej chętnych niż będzie, to jak pani zauważyła, albo radni też zauważyli, jest kwota rezerwy, którą będziemy dzielić. Ale ja się rozliczam ostatniego stycznia, a ofertę składam w lutym, więc trudno, żebym ja panu przedstawiła. Spokojnie zdążymy. Tak? I pan zdąży mi tak, spokojnie zdążymy, to 5 ale miesięcy na 10. Spokojnie zdążymy wszystko uchwalić, przesunąć środki i organizacja. Ja panu to przypomnę, poproszę o nagranie z tego i ale proszę pani, ja panu przysługującego mi głosu, jeśli można. Bo ja już myślę, że pan mówi, żeby państwo nie głosowali. Czyli to jest normalne. Chciałbym zapytać w takim razie. Takie same standardy z ujawnianiem list i składaniem sprawozdania przed terminem. Stosuje pan w stosunku do stowarzyszenia, które reprezentuje pan i pani wiceprzewodnicząca. Czy państwo ciągnąc obficie środki podatników tymi samymi regułami się kierujecie? Ja ciągnę. Tak, pańskie stowarzyszenie. Pan radny Duda ciągnie. Nie, panie przewodniczący, ja do pana mówię i do pana. Panie przewodniczący, ciągnie pan z linii, ciągnie. Ale nie pan. Ewa Nowak ciągnie. Nie, pan przewodniczący tak mówi. Pan ma jakieś problemy. Ja mam tutaj pieniądze jakieś. Radny dzielnicy. Pan jest przedstawicielem stowarzyszenia. Za który nie chce ten akt, z panem Tomkiem będzie pan. Nie, pan sobie nie żartuje ani ze mnie, ani z pana Tomka, bo pan się strasznie boi. Zamykam dyskusję, bo to głosujmy, to urąga w ogóle. Proszę wypowiedzieć ta czynność, nienawiść, nie wiem z czego wynikająca. Pan mówi o kasy, nic więcej. Pan to najlepiej rozumie, bo pan ciągnie to nie wspólnie. Proszę mi dać zabezpieczenie. Ja ciągnę, wziąłem dla siebie. Ale nie na temat, ja bym chciał uporządkować to, bo musimy zaraz podjąć decyzję. Kończymy dyskusję. Nie, proszę mnie, za dużo mówimy, musimy zaraz podjąć decyzję. Ja dalej nie wiem, ja chciałbym zagłosować jakoś. Rozumiem, że wybieramy pomiędzy sześcioma, ta poprawka, wybieramy pomiędzy 6 000, które zostaną wydane, jak co roku zresztą, na dwa spotkania ludzi starszych w dzielnicy lub na cotygodniowe zajęcia. Na roczne zajęcia dla dzieci. Roczne zajęcia. Raz w tygodniu dla dzieci. Nie, źle pan rozumie. O to chodzi. Klub seniorów. Roczna działalność ośrodka wsparcia dla seniorów w dzielnicy Szóstej, których jest kilka tysięcy. Kwota 6 000. Ja właśnie o to mi na ale to w takim razie pani musi wydawać dokumentację za to. Zamykam dyskusję. Ale to dzienny, czy będzie przed południem, czy po południu. Bardzo proszę, jeszcze pani Alicja.
No brawo, panie Andrzeju. Klub seniora trzy razy w tygodniu. No w tej chwili przez cztery do pięciu tygodni. I uczestniczyło w tym gdzieś jednorazowo, prawda? Bo te osoby wymiennie korzystały z tego. Różnie, od 25 do nawet 30-40, nie umiem powiedzieć, bo nie byłam na wszystkich, niemniej wymiennie. Więc 3 dni tak była zapłacona sala i zarezerwowana na 4-5 godzin. W związku z czym można sobie pomnożyć to przez ilość spotkań. Organizowało to stowarzyszenie, które wygrało konkurs, więc pan wie. Jest na to dokumentacja. To znaczy, no, ja myślę, że stowarzyszenie, które, nie nas, które wygrało ten. Ja nie mam żadnej dokumentacji. Ale to pan dzieli te pieniądze, panie sponsorze. Rada. Rada dzieli. Wczoraj pan mówił, że pan. Mogę coś powiedzieć? Nie, ja wiem, co ja mówiłem. Panie radny. I co dzieliłem? Dokumentacja znajduje się, tak jak cała dokumentacja, znajduje się u realizatora. Realizatorem był Wydział Spraw Społecznych. Ulica Stachowicza 18. Otóż pani przewodnicząca wprowadza państwa w błąd, proszę państwa, zgodnie z ustawą o rachunkowości wszelkie faktury, wszelkie rachunki znajdują się tam, na kogo zostały, u tego, na kogo zostały wystawione. I w przypadku, kiedy Małopolski Związek korzysta na przykład, ale to nie Małopolski Związek realizował. To wtedy pan ma uczulenie na Małopolski Związek. Nie ma uczulenia. Chcemy pan postawić rachunki do prądu, jest bardzo dużo leków odczulających, proszę pana. Ja bierze pani? Ja nie potrzebuję pani. A to znowu pani ma takie doświadczenie. W poprzedniej kadencji nie była pani taka elokwentna. Zawsze odpowiadając panu, można sobie obliczyć, ile osób bierze udział w tych spotkaniach w przeciągu miesięcy, które są realizowane klub seniora, czyli udostępniany lokal. Wszystkie takie zajęcia są prowadzone Stowarzyszenie, które organizujemy, proszę panią, za przyjęcie tej poprawki. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. Głosujemy. Kto jest za poprawką pana Bogdana Nowaka? Ale dzieci i tak dostały i też dostaną, bo jest rezerwa. Rzeczy, że to będzie szóstka dzieci. Naprawdę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Od razu mówię. 9. Kto się wstrzymał? 4. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Dziękuję bardzo państwu radnym. Jesteście przewspaniałą radą, najważniejszą jaką znam. Co tylko wniosek, od razu jest przez państwa odrzucane. Żałuję, że nie widzicie tych dzieci, które ćwiczą. Kolejny wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały, poprawka w grupie numer 260. Proszę pana, to nie są moje dzieci, to są dzieci z MOPS. Powiem, że rada dzielnicy nie da pieniędzy. To nie jest interes pana przewodniczącego ani pana przewodniczącego. Tylko pana Nowaka. Mój akurat nie wyjął. Zmienia się brzmienie na remont ulic, chodników i oświetlenia według wskazań Rady Dzielnicy 6 przez podjęcie uchwał. Wniosek radnej Elżbiety Maj. Bardzo proszę kilka zdań, jeśli chciał pan. To znaczy ja tutaj zadania, które tutaj przeznaczamy na te 100 tysięcy, jest to 1/5 całego tego naszego budżetu, jeśli chodzi o priorytety. I w tym momencie jest to też duża kwota, a tu nie jest określone, kto to ma wskazać dzielnicy, czy to ma być zarząd, czy to ma być rada. Bo nie jest to rozgraniczone tutaj. Udzieliłem wyczerpującej odpowiedzi. Te pieniądze będą wydane zgodnie z listą zadań powierzonych, za silą zadania powierzone. Lista jest podjęta przez Radę Dzielnicy 6. Nic się w tym kwestii nie zmienia i ta poprawka, no jakby dla mnie nie ma sensu. Ale radni zadecydują. Ale tutaj w tym przypadku nie ma nigdzie powiedziane, że to ma być zasilić. Nigdzie nie jest powiedziane, bo jest wiadomo. Oczywista oczywistość. Oczywista. Szanowni państwo, pierwszy mieszkaniec i nie zrozumie
mamy tutaj też... Nie, pan przewodniczący znowu wylutuje słupki na ulicy Rybla, albo wylutuje komuś ulicę, kto tego nie chce. Szanowni Państwo, bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Zgłaszamy się, nie zostałem zobaczony. No ja właściwie chciałem to zapytać, bo wczoraj na komisji, jak rozumiem, też podejmowaliśmy ten temat. Była odpowiedź pana przewodniczącego, że te pieniądze zabezpieczą jakieś ewentualne uzupełnienia w związku z tym, że mamy długą listę zadań remontowych. A dzisiaj pan przewodniczący mówi, że to one w całości zostaną skonsumowane na realizację tych remontów. No już no potwierdzam, to nie ma jakiejś nieczynności. Jest lista zadań powierzonych, jest lista zadań powierzonych. Proszę sobie ją przeczytać. Na dzień dzisiejszy jest taka, jaka jest. Ja nie wiem, czy Rada nie dokona jakichś zmian w drugim półroczu na początku przyszłego roku. Ja tego nie jestem w stanie przewidzieć. Natomiast jest lista rankingowa. I tłumaczyłem, że w związku z tym, że w przyszłym roku większość środków, a być może nawet wszystkie, będą wydane na zadania inwestycyjne, to może się okazać, że możemy nie mieć złotówki na jakiekolwiek remonty, można powiedzieć, bieżące, tak? Więc ta kwota zabezpiecza to minimum i będziemy robić, co będzie na pierwszej pozycji, według listy rankingowej będziemy realizować do wyczerpania środków. Może powiedzmy, nie wiemy, co w tym roku jeszcze się uda zrobić, bo to jest znowuż druga rzecz, bo część rzeczy nam spadnie, tak? Ale kolejna następna będzie pierwszą i to będziemy robić. Jeśli to będzie chodnik na przykład o długości 300 metrów, a te 100 tysięcy starszy, żeby zrobić 100 metrów, to będzie zrobione 100 metrów chodnika. I tylko tyle. Ale będziemy się też zastanawiać, bo może w tym momencie znajdziemy jakieś inne zadanie, które będzie potrzebowało tych 100 tysięcy, to wtedy wiadomo, że nie można inaczej tego zrobić, jak projektem uchwały. Te 100 tysięcy wspomaga w całości listę rankingową? Powierzone, tak, listę rankingową, tak jest też w tym samym roku, tego pilnuję. Cieszę się, że dostaną. Dobrze, bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem poprawki pani radnej Elżbiety Maj? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przyjęcie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie osoby, pozostałe nie brały udziału w głosowaniu. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że poprawka ta została odrzucona. Szanowni Państwo, przejdziemy do głosowania całej uchwały z trzema przegłosowanymi poprawkami. Z poprawką pana Marcina Dzierżaka, z poprawką pani Alicji Gackiewicz, dwukrotnie, z dwoma poprawkami pani Alicji Gackiewicz. Przystępujemy w takim razie do głosowania projektu uchwały druk nr 260 w sprawie listy zadań priorytetowych na rok 2014 wraz z przyjętymi poprawkami. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę. Szanowni Państwo, dla higieny, dla uspokojenia nastrojów albo nabrania sił na kolejne punkty uchwały zarządzam 10-minutową przerwę.